Dobry. Witam was, moi kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zapraszam na drugi odcinek z cyklu Top 100 Puchar Mistrzów. Wybieramy, właściwie mamy wybranych 100 najlepszych piłkarzy świata i teraz zderzamy ich ze sobą w parach, decydując, kto przechodzi, kto odpada. Są jokery. Za chwileczkę przypomnę zasady, jakimi się kierujemy. Chociaż mam nadzieję, że jesteście po obejrzeniu odcinka numer 1. Ale najpierw przypomnę naszych wspaniałych ekspertów, którzy decydują o losie najlepszych piłkarzy w historii futbolu, a są nimi trener Andrzej Strejlał. Witam serdecznie. Leszek Orłowski, dziennikarz Kanal Plus i tygodnika Piłka Nożna, historyk futbolu, autor wielu historycznych książek o klubach piłkarskich i o Lidze Mistrzów. Wojciech Kowalczyk. Witam. Przedstawiać nie trzeba. I Krzysztof Stanowski, współwłaściciel kanału sportowego. Bardzo jako miło. Że pewnie zauważyliście, że dochodzi często do sporów i w wyniku głosowania jest remis 2-2. Wówczas prosimy o pomoc specjalną komisję w składzie przewodniczący Michał Listkiewicz oraz Leszek Jarosz, dziennikarz. Dzień dobry. Witamy serdecznie, dziennikarz Telewizji Polskiej oraz również historyk futbolu, autor encyklopedycznych dzieł na temat futbolu oraz Mateusz Borek, który komentował mecze większości piłkarzy, o których tutaj rozmawiamy. Przypominamy, że kapituła kanału sportowego wybrała 100 najlepszych piłkarzy świata. Oczywiście wśród nich zabrakło paru znaczących nazwisk, no ale musieliśmy ograniczyć się tylko do 100, nie do 125, nie do 150. To jedna uwaga w tym momencie ode mnie. Jeśli wejdziecie na stronę 100.kanałsportowy.pl, to sami setkę możecie wybrać spośród 150 kandydatur i tą setkę ułożyć we właściwej kolejności. Więc jeśli ktoś uważa, że tu w naszym zestawieniu brakuje jakiegoś nazwiska, to prawdopodobnie na stronie internetowej go nie brakuje. Tak jest. Mamy setkę, tutaj ją przypominamy, natomiast mamy za sobą już pierwszą ćwiartkę. Dzisiaj kolejna ćwiartka. Przypominam, że piłkarzy w pary dobrał algorytm. Nie mieliśmy na to wpływu i doszło do naprawdę bratobójczych pojedynków, jak, nie wiem, Alfredo Di Stefano z Ikerem Casillasem, czy no, nasi polscy przedstawiciele, Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski, trafili na naprawdę no, bardzo trudnych rywali, jak Leo Messi, czy Johan Cruyff. To w poprzednim odcinku. Jakie pary zderzą się w tym? Zaraz się przekonacie. Chcę tylko powiedzieć, że partnerem naszego programu jest firma Rankomat, czyli znana i lubiana porównywarka na przykład ubezpieczeń samochodowych, ubezpieczeń mieszkaniowych, czy na życie, czy też podróżnych. Link do porównywarki znajdziecie w opisie, a w trakcie programu kolejna odsłona konkursu Rankomatu, konkursu, w którym do wygrania są zacne nagrody. Dostaniecie kolejną parę i to wy w mailach do nas będziecie musieli zdecydować, kto przechodzi dalej. Zobaczmy drabinkę tej rundy. Kogo z kim zderzyliśmy? Zobaczcie, do jakich tutaj dojdzie za chwileczkę pojedynków i jaki zgryz będą mieli nasi eksperci, żeby zadecydować, czy na przykład Ronaldo il Fenomeno, tak, czy Hugo Sanchez, czy Didier Drogba, czy Jurgen Klinsmann i tak dalej, o czym jeszcze powinienem powiedzieć? Aha, że tak jak w poprzednim programie, na sam koniec nasi eksperci będą mogli sięgnąć po dwa jokery i przywrócić z niebytu kogoś, wprowadzić do 25 najlepszych piłkarzy świata. W tym odcinku te jokery będą należeć do Leszka Jarosza i do Krzysztofa Stanowskiego. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Że, aha, no właściwie, że tutaj poproszę o wsparcie Krzysztofa Stanowskiego. Ta nasza zabawa jest elementem większej całości, a mianowicie... Tak jest. To jest okładka nowego kwartelnika sportowego, który jest rankingiem 100 najlepszych piłkarzy w historii futbolu, ale to nie jest ranking, to jest także opowieść o tych zawodnikach, to są wizyty u tych zawodników, wywiady z nimi. Jeszcze raz pokaż do kamery. Wywiady z tymi zawodnikami, wywiady z bliskimi tych zawodników, opowieści autorstwa
najlepszych dziennikarzy, także dziennikarzy zagranicznych, więc jest to na pewno lektura, która jednocześnie jest w pewien sposób książką historyczną, można powiedzieć, jakimś takim przewodnikiem po całej historii piłki nożnej. Tak jest, więc czekajcie, zamawiajcie, jak już będzie można, kwartalnik kanału sportowego. A jeśli wypełnicie swoją setkę na stronie internetowej 100.kanalsportowy.pl, to wtedy macie zniżkę. No właśnie. I to nie koniec atrakcji, bo wkrótce konkurs rankomatu, ale my przejdźmy do tego, po co się tutaj zebraliśmy, czyli do wyłonienia zwycięzców kolejnych pojedynków. Przypominam, to algorytm zderzył ze sobą tych piłkarzy w pary i zacznijmy od pierwszej. Od pierwszej, w której Ronaldo, ten wielki brazylijski Ronaldo, il fenomeno, zderza się z Hugo Sanchezem. I to chyba czas, żeby o zawodniku z Meksyku więcej powiedzieć, bo Brazylijczyk jeszcze odegra rolę w tym programie i wydaje się murowanym faworytem. Ja już parę w tym razy mnie zaskoczyliście. Przynajmniej ja oddaję głos na Ronaldo. Ja ci powiem, jak gdyby decydowały tylko bramki strzelone przewrotkami, to bym zagłosował na Hugo Sancheza. Według mnie najlepszy strzelec, jeżeli chodzi pod tym względem, najlepiej operujący. Te jego gole były naprawdę fantastyczne, z tym, że no, powiedzmy tak, poza tymi bramkami strzelonymi przewrotkami, no to do Ronaldo mu dużo brakuje. Tutaj nie ulega wątpliwości, wygrywa Brazylijczyk. Swoją drogą, Leszku, uważasz Hugo Sanchez najlepszy piłkarz w historii Meksyku? Czy byś, z kim by się bił o tą palmę pierwszeństwa? Nie wiem, no Rafa Marquez? Z niedawno z małym bramkarzem, Carvajalem, tak? Bo to rzeczywiście był wybitny zawodnik. Natomiast Hugo Sanchez na pewno jest ikoną meksykańskiego futbolu, znacznie większą niż choćby Rafa Marquez, z racji na zajmowaną na boisku pozycję i na ten właśnie spektakularny futbol, który uprawiał. Jest też wielką legendą La Liga, postać nietuzinkowa, no ale kudy mu do Ronaldo. Powiedzmy sobie szczerze, Ronaldo to napastnik absolutnie wyjątkowy, który miał i umiał wszystko i miał tak szybkie nogi i szybkie kolana, że nikt za nim nie nadążał na boisku, więc też głosuję na Ronaldo. Panie trenerze? To jest dyskusyjny. Dramat 98 rok. Nawet chory był potrzebny w drużynie. Sprowadzili go, bo leżał w szpitalu, żeby zagrać w finale z Francją. Tylko tyle lat. Ronaldo. Tak, ale ta dramika pokazuje już nam, że będziemy w tym turnieju mogli w końcu rozstrzygnąć, który Ronaldo jest lepszy, bo trafili do tej samej ćwiartki i w pewnym momencie się zderzą na 100%. Znaczy, trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie niż to, że Ronaldo trafi na Ronaldo w pewnym momencie. I zaręczyć chciałeś, że nikt nie ustawiał jednak tego algorytmu. Nie, nikt. Ronaldo przychodzi dalej. Ronaldo jest zwycięzcą pierwszej pary lajtowej, bo tak lajtowo zaczęliśmy. Ale teraz, no, moi drodzy, czekam na wasze opinie, bo dwóch wielkich napastników ściera się w kolejnej parze i moje serce krwawi. Didier Drogba czy Jurgen Klinsmann? Kto się... Wojtek, dwóch napastników. Nie, no, sukcesy i... Ale sukcesy, no, sukces z Wybrzeżem Kości. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, ale wiesz, dla mnie sukcesy, nawet na arenie tej międzynarodowej, ale klubowej, Klinsmanna, no też gdzieś i jego gra mnie bardziej jakoś tak przekonywała. I ja rozumiem, że Drogba też fantastyczny zawodnik, jeden z moich ulubieńców, który występował w Chelsea, Londyn. Tyle, że jakoś tak bardziej byłem przekonany do Klinsmanna. On w tej takiej drużynie niemieckiej, maszynie niemieckiej, którą zawsze się określało w latach 90. na reprezentację Niemiec, jakoś tak troszeczkę inaczej wyglądał. Jakoś tak fajniej biegał, jakoś tak mi się to przyjemnie wyglądał. Troszeczkę tak. To nie było tak na zasadzie, że tak jak Lineker mówił, że wszyscy grają w piłkę, a zawsze wygrywają Niemcy. On troszeczkę tak... On nie był tak na zasadzie do oglądania, że wiadomo było, co on zrobi. Nie, on był taki dla mnie nietuzinkowy napastnik, który no, potrafił zdecydowanie... Dużo więcej mi się wydaje nawet od samego Didiera Drogby.
Czy ktoś z panów jest za Didierem Drogbą? O, brawo. Tak, ja jestem za Didierem Drogbą. Klinsmann był piłkarzem bardzo dobrym, ale poniosła go fala i do wielu, wielu sukcesów. Natomiast Drogba to prototyp zawodnika, którego tu nie ma. Prototyp Erlinga Haalanda, czyli siła razy gwałt, ale wzmocniona niesamowitą techniką, niesamowitym instynktem strzeleckim. Ja Drogbę jako piłkarza uwielbiałem. Trzeba by zapytać nie napastników, tylko obrońców, moim zdaniem. Gdyby tu był jakiś obrońca, kogo by wolał pilnować, Klinsmana czy Drogbę? Jakoś dziwnie jestem przekonany, że 9 na 10 odpowiedziałoby, że na pewno woleliby grać przeciwko Klinsmanowi niż przeciwko Drogbie, chociaż Klinsman oczywiście tym swoim sprytem wiele niedostatków swoich nadrabiał. Natomiast ja stawiam zdecydowanie na Drogbę. Pan, panie trenerze? Ja na Klinsmana jednak postawię. Nic, zgadzam się z opinią, jaką tutaj dał Leszek, a na Klinsman. Klinsman mógł zawsze odskoczyć do tyłu, on poszukał gry. Mało tego, on się stwierdził, zarówno jeżeli chodzi o Bundesligę, jak również o ligę angielską. I w zasadzie to przemawia... Oraz włoską. Włoską. Włoską też. I to przemawia na jego korzyść właśnie między innymi, że umiejętność dostosowania się, nie mówiąc już o umiejętnościach, jest to jedna z definicji inteligencji, ona jest niezbędnie potrzebna w grze. Taka jest definicja inteligencji, jest to umiejętność dostosowania się do aktualnego, powiedzmy sobie, poziomu współpartnerów, czy w rozmowie, czy w grze. Ja też wyżej cenię Jurgena Klinsmana. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy to być może takie postrzeganie zawodników czasami przez nawet kolor włosów, ale on mi się trochę kojarzy w tej swojej elegancji w ruchach z Denisem Bergkampem, że coś było w nich... wiadomo, nie ta technika użytkowa. Bergkamp był półkę wyżej, jeśli chodzi o operowanie piłką. Natomiast na tle tych innych niemieckich zawodników, to on mi się kojarzył właśnie z kimś takim. Statystyki Klinsmana też pokazują, jak piłka nożna się zmieniła na przestrzeni lat, bo on, gdzie nie poszedł, zawsze miał średnią tak pół gola na mecz i to uchodziło za średnią wybitną lub bardzo dobrą. Dzisiaj z taką średnią zawodnicy nie mają czego szukać. Futbol się po prostu zmienił, ale Klinsman moim zdaniem był zawodnikiem o szerszym asortymencie zagrań niż Drogba. No nie przekonam was na pewno, natomiast jeszcze musimy zastanowić się, czy uwzględniamy też w ramach wielkości piłkarza takie parametry, jak jego wpływ na szatnię, bo Drogba był zawsze wielkim liderem i ciągnął za sobą zespół. W 2012 roku, gdy Chelsea wygrywała Ligę Mistrzów, wygłosił taką piękną przemowę: niech nie wierzcie, jeśli ktoś nam mówi, że nie zasłużyliśmy na ten tytuł, bo my żeśmy zasłużyli na niego kilkoma innymi rozgrywkami, cyklami, w których los nam odbierał zwycięstwo, teraz żeśmy wygrali. Więc Drogbie tutaj jeszcze bym dodał plus właśnie za jego rolę w szatni. Jestem niepocieszony, bo jest 3-1, jak rozumiem, a chętnie oddałbym tutaj głos naszej spec-komisji. Ja Team Drogba, muszę powiedzieć, no właśnie, no przecież to on na swoich barkach wtedy tą Chelsea bez trenera, tak? No bo z przypadkowym tymczasem trenerem poprowadził do... Michał, na potrzeby aktywowania naszej nadkomisji, to jestem skłonny zagłosować na Drogbę, bo gdyż Leszek mnie fantastycznie przekonał teraz swoją argumentację. Absolutnie lider szatni, wraz z Frankiem Lampardem, Johnem Terrym, Didier Drogba, który po prostu, no, dzięki niemu też Chelsea odzyskała Mistrzostwo Anglii po 50 latach, taka ikona Jose Mourinho. A więc 2-2, dziękuję ci bardzo i to pozwoli mi odwołać się do naszej spec-komisji. Panowie, Jurgen Klinsmann, czy no jednak Mati, robiłeś tyle meczów Didiera Drogby w przeciwieństwie do Klinsmana. Jaka jest twoja opinia? Że chyba robiłem z 9 turniejów Pucharu Narodów Afryki, a tam dosyć często przyjeżdżał Didier Drogba. 2 srebrne medale na czarnym lądzie Drogby, natomiast nie udawało się wygrywać tych meczów finałowych. Tak jak powiedzieliście, wygrana Liga Mistrzów, 4 Mistrzostwa Anglii, 2 razy tytuł Króla Strzelców. Ta średnia bramek do meczów reprezentacji fantastyczna. Natomiast panowie, no, to był Jurgen Klinsmann, no, obaj świetnie grali w powietrzu. Zawodnicy różni, natomiast jak sobie popatrzymy, no jednak 3 medale na Mistrzostwach Europy wraz z tym złotym, Mistrzostwo Świata, Puchary UEFA, wygrywane czy z Interem, czy z Bayernem Monachium. Ja zawsze miałem wielką słabość do Klinsmana, uważam, że był napastnikiem skutecznym, napastnikiem szalenie inteligentnym,
potrafił korzystać z błędów w ustawieniu rywala. Nawet jeśli się niektórym wydawało ludziom, że on jest taki lekko nieskoordynowany, to w tym odpowiednim momencie gdzieś ta noga postawna była ustawiona właściwie, to zawsze potrafił wyskoczyć za pleców, kapitalny timing, także no ja jednak tutaj nie mam cienia wątpliwości, że to jest Jürgen Klinsmann. No też się przychylę do twojego głosu, że Jürgen Klinsmann, chociaż Drogbę podziwiam za to życie po życiu, znaczy trochę nie z jego udziałem. On na czarnym lądzie, nie tylko w swojej ojczyźnie, ale właśnie w całej Afryce jest ikoną. Każdy chce być następcą Didiera Drogby. Natomiast klasa piłkarska jednak Klinsmana bardziej mnie przekonuje. Sędziowałem i jednemu, i drugiemu. I tak jak kiedyś Mirosławem Okońskim się zachwycałem w Polsce, czasami zapomniałem sędziować i patrzyłem, co ten Okoń robi na boisku, tak samo było z Klinsmannem. I co ci najbardziej imponowało w jego sposobie grania? No właśnie ta elegancja, bo napastnik no ma być skuteczny, przede wszystkim silny, wywalczyć pozycję, przewagę nad obrońcą. Natomiast w jego grze była taka niesłychana elegancja, której zawsze bardziej oczekiwaliśmy od pomocników, od tych kreatorów gry. Natomiast on był i kreatorem, i egzekutorem. Drogba, tak jak Leszek Orłowski powiedział, wielka postać także poza szatnią. Kiedy Wybrzeże Kości Słoniowej pierwszy raz awansowało na Mundial w 2006 roku, wówczas w kraju toczyła się krwawa, brutalna wojna domowa. I właśnie Drogba wówczas po tym awansie w szatni miał przemówienie, które no, potem było rozpowszechniane w całym kraju. Wszyscy to oglądali. Prosił o to, żeby wojnę zakończyć, że piłka może być sposobem. I tak jak pan Michał powiedział, jest wielką postacią całego kontynentu. Bez wątpienia. I wspaniały napastnik. Ale przychylam się, że Klinsmann, bo oprócz tych wszystkich sukcesów, o których ty, Mateusz, mówiłeś, to trzeba podkreślić, że strzelał na każdym turnieju od 1988 roku do 1998, na każdym Euro i na każdym Mundialu. 11 bramek na Mundialach, mistrz świata w 1990 roku. I można powiedzieć, postać wręcz w niektórych meczach zjawiskowa. Te jego blond włosy i ta jego dynamika. W 1990 roku on był trochę w cieniu Rudiego Wellera, który wcześniej grał w reprezentacji. Weller widzi czerwoną kartkę w meczu z Holandią. I wtedy to jest wielki mecz Klinsmana. Zdobywa bramkę z mistrzami Europy przecież, prawda? I ten Klinsmann, Wojciech Kowalczyk też powiedział, inny niż reszta reprezentacji Niemiec. Ten rok 90 trochę taka toporna ta reprezentacja Niemiec była. Jednak mimo wszystko, ale Klinsmann właśnie. Klinsmann, zjawiskowy piłkarz z wielkimi osiągnięciami, no i też wspaniała gra w Tottenhamie, to bym podkreślił. Wówczas, kiedy Klinsmann dołączył do Ligi Angielskiej, no to wtedy Anglicy poczuli, że my tutaj musimy już mieć więcej takich piłkarzy. To wtedy od niego się to zaczynało. Czyli tutaj komisyjnie ustalamy, że Jürgen Klinsmann, natomiast gdzieś tam odnosząc się do tego pierwszego turnieju, o którym powiedziałeś, to ja muszę powiedzieć, że też to odpadnięcie Wybrzeża Kości Słoniowej to był jeden z takich najsmutniejszych też momentów, które ja pamiętam jako komentator, bo to była drużyna, gdzie ty jako kibic nie chciałeś, żeby ona odpadała. Oni świetnie grali w piłkę, a jednak nie potrafili na tym turnieju niczego znaczącego ugrać. Także u nas 3-0 Jürgen Klinsmann. Bardzo wam dziękuję. Jürgen Klinsmann przechodzi dalej, ale cieszę się, że przynajmniej więcej nieco spłynęło tutaj. No, nie powiem śladem Didiera Drogby, że jego odpadnięcie w naszej zabawie to fucking disgrace, jak mówił po meczu z Barceloną, ale cieszę się, że przynajmniej oddaliśmy mu honor. A więc Jürgen Klinsmann, blond włosy anioł ze Stuttgartu, jak napisano o nim właśnie po tym meczu z Holandią. Natomiast w kolejnej parze znów mamy starcie dwóch wybitnych napastników i ciekaw jestem, czy znów będzie spór i potrzeba odwoływania się do komisji. Marco Van Basten czy Alan Shearer? Zanim zagłosuję na Van Bastena, to chciałem powiedzieć, że bardzo mi szkoda, że Alan Shearer będzie musiał, tak mi się wydaje, odpaść, gdyż jest to wybitny strzelec, ale jednocześnie strzelec, który, takie mam wrażenie, lubił sobie utrudniać karierę,
I mimo, że ją sobie utrudniał, to jednak zachodził bardzo, bardzo daleko, bo zdobyć mistrzostwo Anglii w barwach Blackburn Rovers to nie jest prosta sprawa. Pamiętamy ten znakomity atak Shearer-Sutton i potem kariera w Newcastle United. Przecież Alan Shearer mógł grać w najlepszych klubach świata, jednak zdecydował pójść za głosem serca, a mimo to nie utrudniało mu to, no, być absolutną legendą Premier League. Dopiero teraz Erling Haaland zdołał przebić jego rekord bramek w jednym sezonie, więc ja zagłosuję na Marco van Basten, o którym pewnie jeszcze będziemy w przyszłości rozmawiać, natomiast Alan Shearer jako napastnik to był jeden z tych napastników, można powiedzieć, kompletnych. Teraz ja, tak? Nie, no, holenderska elegancja i... Nie, zdecydowanie, dla mnie zdecydowany zwycięzca tego pojedynku Marco van Basten, a już na pewno za... Dla mnie to jest zawodnik, który strzelił najpiękniejszego gola w jakimkolwiek finale. Nie będzie, nie będzie. Dasajewie? Znaczy, Dasajew nie strzelił, van Marco van Basten. Ja nie widziałem, i nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczę najpiękniejszą bramkę od tej, którą strzelił van Marco van Basten w finale Mistrzostw Europy. Ikona styl. Nieprawdopodobny gol. Jak kiedyś van Basten, kiedyś w piłce nożnej robiłem takim, przygotowywałem taki artykuł, pytałem na polskich napastników, na kim się wzorowali. Na van Bastenie chyba 6, na Shearerze nikt. Więc to po prostu był zawodnik zapładniający wyobraźnię młodych piłkarzy. Właśnie dlatego, że grał tak, jak grał. No ja miałem przyjemność prowadzić reprezentację Polski, kiedy on grał. Wojtek właśnie grał w tym meczu. Prowadziliśmy 2-0, 19 minuta 21, 2-0 na ich terenie, mecz eliminacyjny. I jakoś specjalnie wtedy nie zaistniał, jeżeli chodzi o grę do przerwy. Myśmy dopiero skonali jako drużyna po przerwie. I oni wyrównali na 2-2, kiedy grali z nami na jedną bramkę. A ja miałem żal, że niestety moi wspaniali zagraniczni trenerzy, koledzy źle przygotowali naszą grę kondycyjnie, bo to oni przygotowali, nie ja. Dobrze, że ja w Polsce grałem wtedy. Piłkarz, no tak, ale większość grałaś wtedy za granicą, ty grałeś w Polsce. I też cię zmieniłem w końcu, w cenie ostrzeliłeś wspaniałą, piękną bramkę. No bo trener... Szewczyk, Kosecki, Kowalczyk. Bo trener chciał wpuścić świętej pamięci Włodzimierza Smolarka i bardzo dobrze trener zrobił, bo mieliśmy sytuację na 3-2. Zgadza się, i to ładnie na łuku pola karnego, i mało parę dni później ten sam świętej pamięci Smolarek strzelił przepiękną bramkę temu samemu bramkarzowi Enzo Menzo, bo on broni wtedy w bramce. Rzeczywiście van Basten wielka postać, ale trzeba powiedzieć, że również, jeżeli chodzi o Shearera, legenda piłki angielskiej, on też się odróżniał od tego właśnie stylu angielskiego, gdzie kick and rush, kopnij i biegli, troszkę grał inaczej. To był taki bardzo wszechstronny zawodnik, ale w tej konfrontacji, tak jak Algorybce życzył, zwycięża Van Basten. Ja się tylko zastanawiam, bo w poprzednim odcinku powiedziałem, że gdyby tworzyć piłkarza, napastnika idealnego, to być może od Batistuty wziąłbym tą bombę z dystansu, siłę uderzenia, i nie wiem, czy jednak nie od Shearera, bo on też w tym elemencie był naprawdę wybitny. Czyli jak rozumiem, tutaj pełen konsensus, tak, czyli 4-0, a więc nie odwołuję się tutaj tym razem do komisji. Po prostu Marco van Bastenowi gratulujemy awansu. Ostatnio z Arturem Wichniarkiem rozmawialiśmy podczas meczu Ligi Mistrzów Derbów Mediolanu. Edin Dzeko w wieku 37 lat strzelił gola, a Marco van Basten skończył karierę w wieku lat 28, gdyby tak mógł. Wtedy medycyna tak stała jak dzisiaj. Gdyby mógł pograć do 37 lat roku życia, to kto wie, co jeszcze by z reprezentacją Holandii osiągnął nasza kolejna para. Słuchajcie, tym razem mamy tu snajpera z Hiszpanii, Raul i Just Fontaine. Na kogo głosujecie? Zacznę. Może ciebie, Leszku, no bo może młodszym widzom trzeba... tutaj to Francuza więcej, nieco tak przybliżyć. Tak, no, Just Fontaine, 13 bramek w finałach Mistrzostw Świata w 1958 roku, a w 1960, nawiązując do tego, co mówiłeś o van Bastenie, złamana noga i koniec kariery. Też zdecydowanie przedwczesny i też nie wiadomo, czy nie zasłynąłby czymś więcej oprócz tych 13 goli, co jest rekordem do dziś niepobitym, i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek to jeszcze zrobił. No ale czy Just Fontaine umiał cokolwiek więcej poza strzelaniem goli? Nie stwierdziłem tego. Aczkolwiek prawdopodobnie tak, no ale nie ma szans dzisiaj samemu takiej kwestii rozstrzygnąć. Co do Raula, nigdy nie należałem do jego kościoła, bo kibice Realu generalnie Raula uwielbiają jako tego wychowanka, który wcześniej niż Casillas, powiedzmy, doszedł nie tylko do pierwszej jedenastki tego klubu, ale stał się jego wielką gwiazdą.
gwiazdą. W tej parze głosuję jednak właśnie na Raula. Bo jednak te lata gry na najwyższym poziomie i przede wszystkim ten szacunek olbrzymi mój dla niego za to, że gdy już odszedł z Realu, to nie poszedł do Arabii Saudyjskiej, tylko jeszcze do Schalke tam powalczyć w nowych okolicznościach, w nowym miejscu, ale wciąż w poważnym futbolu i tam nie odcinał kuponów od dawnej sławy, tylko harował jak cała drużyna Königsblaue i też stał się idolem kibiców Schalke, więc to jest duża sztuka. Po kilkunastu latach spędzonych w jednym klubie odejść do drugiego z zupełnie innej bajki, z zupełnie innego kraju i tam przez dwa lata wyrobić sobie taką renomę, zyskać taki szacunek, że też jest się legendą. Panie trenerze? No tutaj nic dodać, nic ująć to, co powiedział Leszek. Wielka kariera, wielki piłkarz, ikona jednak Realu Madryt, a zrozumienie w pewnym momencie to jest najtrudniejsze przy tak pięknej karierze, przy tym, co on reprezentował dla Realu, żeby nagle powiedzieć, przychodzą inni i chyba nie będę miał miejsca, a kocham grę. I ta miłość do piłki go skierowała w to, co powiedział bardzo ładnie tu Leszek, do Schalke. I to trzeba również bardzo brać pod uwagę. Myślę, że pieniądze też mają jakieś znaczenie. Pewno tak, ale wiesz, to już... Dawali mu więcej. W innych szerokościach geograficznych. Nie sądzę, żeby to były te pieniądze, które on miał w Realu, ale jednocześnie zawsze się przydadzą. I bardzo jestem ciekawa opinii Raul. Wojtka Kowalczyka, bo jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, to wszystko, co dobre, zaczęło się w niej po tym, jak Luis Aragonés zrezygnował z Raula. Wcześniej, no. Pamiętasz, o tej reprezentacji z Raulem mówiło się, sami Hiszpanie mówili, gramy pięknie jak nigdy, przegrywamy jak zawsze. No wiesz, no, jak się odniesiesz do roku 2002, to niekoniecznie brzydko grali, no wiesz, wystarczyło, żeby Koreańczycy sędziego załatwili, no to wiesz, no różnie bywało, tak? A tam naprawdę dobry futbol grała Hiszpania, no ale zostali skręceni, pamiętasz? Tak, także, słuchaj, może reprezentacyjnie nie poszło mu tak, jak powinno i dajmy na to, nie trafił na taką ekipę, jaką miała później Hiszpania, już z drugą linią inną, ale no, dla mnie to był niesamowity napastnik. Jeżeli brałem pod uwagę, jakie gwiazdy się ocierały albo przychodziły do Realu Madryt, no to ten zawsze był tym numerem, praktycznie można powiedzieć numerem jeden. On z niczego potrafił gole strzelać. Czasami się wydawało, że taki styl biegania miał troszeczkę dziwny. To mi się wydawało, że aż takie za długie kroki sadzi, ale to wszystko było jakieś tak wymierzone i dla mnie ten zawód, dla mnie Raul to jest jedna z takich ikon, które ja zawsze zapamiętam. To jest zawodnik, który fantastycznie, jako oczywiście piłkarza Realu Madryt i La Ligi. No, drugiego nie pamiętam, ale te statystyki Fontaine'a, tam widziałem 300 coś meczów, 280 bramek, tak? W samej kadrze ma 21 meczów, 30 goli. To właśnie, to też powoduje, nie wiem, może... No dobrze, to zagłosuję... No dobra, zagłosuję... Ty zagłosowałeś za? Nie, ja mówiąc szczerze, zanim zagłosuję, chciałbym, żeby podpowiedział mi Leszek Jarosz. No właśnie, dlatego czyli ja na Fontaine'a. I ty też musisz. No tak, bo to jest 13. Nie, nie muszę, ja po prostu chciałbym poznać opinię Leszka Jarosza. No to musisz wysłać. No to bardzo prosimy, panie Leszku, o opinię Raul czy Just Fontaine, bo może go nie doceniamy troszkę z racji tego, że nikt go z nas nie pamięta z boiska. 30 goli w reprezentacji Francji, ale bardzo krótka kariera. On się przypadkiem znalazł w ogóle w pierwszym składzie Francji w 1958 roku, bo René Bliard był kontuzjowany, a potem strzelał jak z karabinu maszynowego. 13 bramek w 6 meczach i na dodatek 4 w meczu o medal z Niemcami, którzy bronili mistrzowskiego tytułu. Wyczyn niesamowity i tak jak Leszek Orłowski mówił, złamana noga raz, potem drugi raz i koniec kariery nagły. Ja jestem tutaj naprawdę, mam tutaj wielki dylemat, bo Fontaine to jest wielka legenda mistrzostw świata. No i Raul, który jest legendą Realu i zawsze też uważałem go za niesamowicie eleganckiego napastnika, z jakąś wielką klasą poruszał się na boisku. Strzelał niebywałe bramki, bardzo ważne. Ja osobiście jednak Fontaine. Fontaine? Tak. 13 bramek w finałach mistrzostw świata. Na jednym mundialu. Rozmawialiśmy w Katarze i tak gdzieś tam rzuciliśmy w przestrzeń publiczną pytanie, czy kiedyś się jeszcze pojawi zawodnik na mundialu, który będzie w stanie przebić to osiągnięcie Justa Fontaine'a, bo rzeczywiście no, ten wynik jest imponujący. Natomiast ja muszę powiedzieć, że byłem zawsze fanem Raula,
Kiedyś odwiedziłem San Cristobal de Los Angeles, a więc tę dzielnicę pod Madrytem, gdzie urodził się Raul. No taka mocno robotnicza dzielnica. No pamiętajmy, że on jednak w wieku juniora, zanim poszedł na Bernabeu, to był przez dwa sezony zawodnikiem Atletico Madryt. Jakoś tam się na nim nie poznano i przez te drużyny rezerw ostatecznie trafia w wieku chyba 16 czy 17 lat do pierwszej drużyny Realu Madryt. Do dziś nie zrozumiem, jak to się działo, że po 33 latach życia na słońcu, jedząc owoce morza, jedząc krewetki, znalazł szczęście w Gelsenkirchen i podobało mu się Zagłębie Rury. Natomiast no, te osiągnięcia bramkowe nieprawdopodobne, 3 puchary Europy, kilka mistrzostw Hiszpanii. Natomiast no, też zawsze mi imponowało to, co było poza boiskiem. To była elegancja, to była kultura bycia. On nie pasował w ogóle do takiego, powiedziałbym, modelu współczesnego piłkarza. To znaczy pamiętam, no ponieważ gościłem dosyć regularnie na tych meczach Realu Madryt przez wiele sezonów w Lidze Mistrzów, gdzie grały już wielkie gwiazdy, prawda? Wyjeżdżały te Aventadory, Porszaki, najnowsze Mercedesy z parkingu klubowego i takie małe Audi A3 złote, którym jeździł Raul. Także nawet często kibice, którzy byli tłumnie zgromadzeni przy tym wyjeździe ze stadionu po meczu, oni nawet sobie nie zdawali sprawy, że to może jechać piłka, że bardziej myśleli, że to pewnie jakiś kierownik drużyny albo facet, który odpowiedzialny jest za murawę. A to po prostu no i jakby dopiero wychodził z tej swojej dzielnicy, jakby zaczynał granie w piłkę. Wyjeżdżał wielki Raul González Blanco i taka też jeszcze ostatnia rzecz, którą mam cały czas w głowie. Miał taki nieprawdopodobny instynkt zbiegnięcia na bliższy słupek. No, tak jak Jacek Bąk powtarzał, że piłka na dalszym słupku spada raz na 4 lata, to było widać jakby w tej filozofii szukania bramki przez Raula, którego zresztą świetnie zna polski sędzia Ryszard Wójcik, bo to do dzisiaj można znaleźć, jak strzela bramkę ręką w Lidze Mistrzów. Raul González śmieje się, biegnie do kamery, krzyczy mano, a polski sędzia wskazuje na środek boiska i bramkę uznaje. No wtedy VAR-u nie było. Tak było. Ty, Michał, kogo? No ja jestem pod wrażeniem lektury książek pana Leszka i tutaj jednak za Fontaine'em, chociaż twoja opowieść też mnie wzięła. Z pokorą przyjmuję. Fontaine, Raul u nas 2-1. Ja miałem się sugerować zdaniem Leszka, który miał być takim moim tutaj podpowiadaczem w tej parze, no to muszę być konsekwentny. Fontaine, ale tu wcześniej były trzy. My jesteśmy za Raulem. Krzysiek za Fontaine'em, a Wojtek? Za Raulem był przecież, słyszałem dokładnie. Ja właśnie, bo czekałem na głos Stana, czyli co? Mówię, wyślemy to do analizy. Ja myślałem, że tutaj podpowiadałem troszeczkę, że... Znaczy, wiecie, ja jednego nie znam, a drugiego znam kapitalnie, czyli ja muszę zagłosować ewentualnie za Raulem. No. Czyli Raul. Czyli powolutku wybory na Białorusi. Było niby 2-2, my tutaj jako głos, potem się okazuje, że byliśmy tylko komisją opiniującą, a Wojciech Kowalczyk ma ostatnie zdanie. No dobrze. Nie, bo ja wcześniej chyba... Członkowie... przepraszam, stan za żustem... Dobra, to ja się trzymam tego pierwszego. No ja też ja byłem przekonany, że mówię, wyślemy to do komisji. No. Okej. Okay. 3-1 Raul. 3-1 Raul, więc Raulowi gratulujemy przejścia do następnej rundy. Natomiast teraz... O! Raul, mamy potwierdzenie. Natomiast teraz, moi kochani, w naszej zabawie top 100 starcie wielkich napastników Mario Kempes kontra Gary Lineker. Kat Polaków Gary Lineker, ale też Mario Kempes też nam bolesnego gola strzelił, może nawet bardziej. Trochę zdisowaliście tutaj Gabriela Batistutę. Ciekaw jestem, jak w przypadku tego argentyńskiego. Ale w 1974 Kempes bardzo ważnego gola Polakom nie strzelił, bo zanim Polacy wyszli na prowadzenie w meczu z Argentyną, to Kempes miał świetną sytuację, prawda, panie trenerze? Zgadza się, tak jest. Ale no, akurat znamy, no, wielu polskich trenerów prowadzących reprezentację ma duży żal pewno do Linekera. On nam zawsze strzelał bramki, przynajmniej w Polsce strzelił nam bramkę w Poznaniu.
również po rzucie rożnym taką przewrotką. Ty grałeś też, Wojtek, w tym spotkaniu, jeśli dobrze pamiętam. Także tutaj z kolei ta sama Anglia nigdy z nami w Polsce nie wygrała. Ja prowadziłem 3 mecze, 0-0, 1-1, 1-1 i zawsze oni gonili wynik, przegrywając 1-0. Ale to rzeczywiście zawodnik wyborny. Kempesa, no pamiętam, z 78 roku, z tych mistrzostw, gdzie też potrafił zagrać ręką, tak jak Suarez, którego żeście wspominali, i też był rzut karny dla nas, tylko świętej pamięci Kazio Dejna nie strzelił. I w zasadzie potem jego emigracja, w zasadzie tutaj do Hiszpanii, gdzie on grał, ale gdybym miał postawić z punktu widzenia, powiedzmy, tej reprezentacji polskiej, to ja bym postawił na Linekera. Ja Kempes, zdecydowanie Kempes. Maradona 86, Messi 2022, Mario Kempes 1978. To jest piłkarz, który w taki sam sposób poprowadził Argentynę do złota, jak tamci dwaj. A poza tym no, miał taką charakterystyczną cechę, że sobie rzucał piłkę na kilka metrów, miał tak piorunujący start do piłki, że po prostu pierwszy do niej dopadał i strzelał te gole. Były bardzo powtarzalne. Oczywiście Linekera też. Natomiast Kempes jednak został mistrzem świata, będąc bohaterem drużyny nie w jednym meczu, ale przez cały turniej. A w Walencji, no trafił do Walencji. Gdyby trafił do Realu czy do Barcelony, może nie mielibyśmy żadnych wątpliwości. Trafił do Walencji, gdzie do dzisiaj jest uważany za najlepszego piłkarza w historii klubu, za legendę, który zrobił z tą Walencją tyle, ile mógł. Do Barcelony trafił Lineker. Za to, tak jak oceniasz ten jego okres wtedy? Średnio. Ale ja muszę, myśli mogę jeszcze, no ja byłem na tych mistrzostwach, uważam, to były bardzo podejrzane mistrzostwa. Mistrzostwa reżyserowane również przez sędziów. Przypominam, 6 bramek strzelonych przez Argentynę, Peru. Mecz reżyserowany, żeby minąć Brazylię bramkami, bo wtedy oni rywalizowali w grupie. Także przy całej klasie zawodnika, znakomitego na pewno, to jednocześnie to rzuca cień na przebieg mistrzów, generał Videla był, i tak dalej. Tak, żeby był Videla, Messi, Maradona. Nie, tak to się układało. No byłem na trzech. Nie, no oczywiście, no, oczywiście to są sprawy. Trudno, żebym tego nie powiedział. Nie powołuję się w tej chwili na Leszka, ale pewno ją coś dorzuci, prawda, w komisji. Ale to jest prawda. Myśmy to obserwowali z boiska i z bliska, jak to wyglądało. No, jeżeli mam wysłać któregoś do 50, to będzie to Argentyńczyk, Mario Kempes. Fajnie. Ja mam to samo. Linekera w Barcelonie cię nie przekonuje. Ja mam to samo zdanie, że Mario... Nie pamiętam, żeby tam grał. Znaczy był, ale nie grał. O, może tak. Znaczy występował, ale wiesz, o co mi chodzi. Z Anglicy w Hiszpanii to... No, to właśnie ciężko. Tak, czy mam wrażenie, że trener oddał ten głos na Linekera tylko dlatego, że on był katem Polaków? Że jakbyśmy wyjęli te mecze z Polską, to by się okazało, że ten werdykt byłby zupełnie inny. Nie przekonuje mnie ta argumentacja zupełnie. Taką mam jakbyśmy, właśnie, i dlatego tak. Jakbyśmy mieli spojrzeć na tych piłkarzy, co potrafili kiedyś, jaki mieli wpływ na zespół, to wydaje mi się jednak, że Kempes. No to mamy wyjaśnioną sprawę, no. Taka jest wasza opinia. Jest 3-1 mamy, mamy co? 3-1. Ale nie chcemy posłuchać chcemy naszych. Gratulujemy Kempesowi, ale takie zdanie odrębne tutaj naszej komisji, no bo tu dwie legendy futbolu. Jak wy byście głosowali? No, mamy dwóch królów strzelców. Mistrzostw świata, bo królem strzelców był Gary Lineker, królem strzelców takim bardzo symbolicznym, bo to był pierwszy triumf Argentyny, był Mario Kempes. Łącznie strzelił więcej bramek w historii mistrzostw świata Anglik. No, czy był taki bardzo przeciętny w tej Barcelonie? Śmiem twierdzić, że był więcej niż solidny Gary Lineker, no bo to też takie było trochę nowum, żeby piłkarz z tej części Europy jednak odnalazł się przez swoją technikę, spryt, elegancję w Barcelonie, w której strzelił ponad 40 bramek. Puchar zdobywców pucharu wywalczony przez Linekera. No Mario Kempes, 2 tytuły króla strzelców w Argentynie, 2 tytuły króla strzelców La Liga. To na pewno budzi respekt. Występ na tych 3 mundialach. Natomiast no, czy te dwa pozostałe poza 78, Leszek, czy one są tak naprawdę przez nas no do zapamiętania, nie, jeśli chodzi o Mario? Kempes rozegrał na mundialach 18 spotkań, a bramki zdobywał tylko w 3. 2 wbił Polsce w 78 roku. 2 w tym meczu z Peru, o którym pan Strejlał mówił, w tym podejrzanym meczu wygranym 6-0 przez Argentyńczyków i przez wielu uważanym za mecz ustawiony. Po prostu. Ja podkreślę tylko jedno. Kiedy Rob Rensenbrink w ostatniej minucie finału w 78 roku trafił w słupek, to wówczas Argentyńczykom stanęły serca. A gdyby piłka wpadła do siatki, to Rensenbrink byłby królem strzelców mundialu,
a nie Kempes, bo przed tym meczem Rensenbrink też miał 5 bramek i Holandia byłaby mistrzem świata, a nie Argentyna. I to jest naprawdę trudny wybór. Kempes kojarzy mi się zawsze z taką romantyczną twarzą futbolu. Długie włosy, opuszczone getry, wielka szybkość, dynamika. Te bramki w finale z Holandią, no to taki jego znak firmowy. Ja osobiście jednak stawiałbym na Linekera. A ja na Kempesa, właśnie za to, o czym pan przed chwilą powiedział, że ta, no, futbol jednak, romantyczność, jakiś taki zryw, nieprzewidywalność, krnąbrność pewnego rodzaju w piłce, no mnie akurat pociąga. No ja bym postawił na Kempesa, ale oczywiście poddaję się tutaj... Znaczy ja mam zdecydować. Ty masz decydować, bo jest 1-1, a tam było 2-2 u kolegów. No tak, ale uwielbiam Linekera, natomiast no też tak sobie pomyślałem, że jednak ten puchar zdobywców pucharów zdobył Kempes chyba w 79 roku z Walencją, jeśli mnie pamięć nie myli. Także no chyba jednak postawię na Super Mario, ale postawię na Kempesa z pytaniem do naszego eksperta Andrzeja Strejlala, bo mnie bardziej niż ten ustawiony mecz z Peru interesuje, czy coś było ustawionego w meczu Polska-Argentyna, bo ja tylko to oglądałem, ja tylko o tym czytałem, natomiast nie byłem tam w środku. A ja byłem właśnie z boku, bo taka była moral, żeby powiem. I gdybym coś wiedział, to oczywiście powiedział, jeżeli mówię o jednym meczu, to powiedział, proste i logiczne. Moi drodzy, Mario Kempes, jeszcze raz gratulujemy mu przejścia do drugiej rundy. Zastanawiam się, czy któryś z wymienionych już odpadniętych zawodników dostanie Jokera. Jest jeszcze taka możliwość. Natomiast teraz, słuchajcie, pojedynek. Zobaczmy, mamy parę czesko-niemiecką, czechosłowacko-niemiecką. Josef Masopust i Gerd Müller. Myślę, że to jest ten moment, że możemy zdynamizować troszeczkę ten program. Gerd Müller. Zdecydowanie. Tak. Gerd Müller też. Gerd Müller. Pomidor. No tak, tak, tak. Also, Herr Gerd Müller przechodzi dalej. Szybko żeśmy to przeskoczyli. Musimy jeszcze tylko pokazać tak, no, naszą wspaniałą grafikę. Awans Gerda Müllera. Ale jak daleko dojdzie? Natomiast teraz, słuchajcie, starcie też gigantów, można powiedzieć. Ronaldinho czy Christo Stoiczkow. No oczywiście też dwie ikony Barcelony, choć Ronaldinho grał w większej liczbie klubów. Mistrz świata z 2002 roku, czy no jednak piłkarz, co by nie powiedzieć, wybitny, wybitny Christo Stoiczkow. Kowal, zacznę od ciebie, no bo no czy tak, masz tu rozdarte serce, czy jasną... Tak. Znaczy rozdarte na zasadzie, że nie wiem, Ronaldinho zdecydowanie, znaczy może tak, zdecydowanie lepszy, ale Christo Stoiczkow dla mnie to była no, taka postać w Barcelonie, nie dość, że taki charakterek, zły charakterek, to te jego przyspieszenie na skrzydle, gdzie otrzymywał te wszystkie piłki. Koeman miał jeden wybór w każdym meczu, znaczy nie jeden wybór. Zagrać z prawej strony długą piłkę na lewą flankę i tam się praktycznie akcja mogła kończyć, bo rozpędzony Stoiczkow wszystko sam mógł zrobić, czy dograć pole karne, czy coś strzelić. To był jeden z tych takich skrzydłowych, który później jeszcze w reprezentacji Bułgarii fantastycznie wyglądał. Dla mnie jeden z najlepszych zawodników na skrzydle, jakich widziałem w barwach FC Barcelony. Ale no tutaj oddam głos na Ronaldinho, bo no ten już mnie tyle razy zaskakiwał czasami w niektórych spotkaniach Barcelony i ta jego technika, nie tylko Barcelony, w reprezentacji, czy też wcześniej w Paryżu, czy w reprezentacji Brazylii, dlatego tutaj muszę dać ten pierwszeństwo i awans do kolejnej fazy z mojej strony temu lepszemu technicznie. Mam wrażenie, że przed chwilą troszeczkę na siłę musieliśmy przepchnąć jednego z zawodnika do następnej rundy w tej parze Kempes-Lineker, a teraz musimy no, z wielkim żalem jednego odrzucić, bo Christo Stoiczkow, no nie wiem, czy zasługuje, żeby już na tym etapie odpadać, no ale Ronaldinho to pewnie największy magik w historii futbolu. Stoiczkow z Romario otworzyli fantastyczną parę, ale nie aż tak fantastyczną jak Ronaldinho z Ronaldo.
Ja też się opowiadam za Ronaldinho. Wspaniała, wyborna technika, zawodnik, który no, mógł w każdym momencie zaważyć na losach meczu. A podzielam to, co powiedział to Wojtek Kowalczyk, że jednak to, co zresztą zawsze miał dobrego Kuman, poza rzutem wolnym, który miał bardzo dobrze opanowany, to długie krzyżowe podanie na biegającego Stoiczkowa. Stoiczkowy bardzo ważny zawodnik. Dwóch świetnych zawodników, ale jeden musi przegrać. I według mnie lepszym zawodnikiem jest Ronaldinho. Tak, Ronaldinho był geniuszem futbolu, nie do końca może spełnionym, chociaż mnóstwo przecież osiągnął, ale, no, ale to jemu Santiago Bernabeu biło owację na stojąco. A to dużo mówi o piłkarzu, byle kto by się czegoś takiego nie doczekał. Chociaż Leszek, więc... gdyby on się tak wypowiadał jak Stoiczkow, to chyba by mu nie bili brawa. Bo to, tak. To też ma znaczenie. Wiesz, tak, no oczywiście, oczywiście, oczywiście. Stoiczkow to tam stał się Katalończykiem do szpiku kości, tak, kiedy tam zamieszkał. Sprawa prosta, 4-0. Oddajmy tylko na chwilkę głos Mateuszowi Borkowi, który chciałby... przedstawić swoją opinię. Czy nie, my tutaj ja króciutko... Tak. Jedno zdanie. Kocham Ronaldinho za to, co teraz robi. Jest ambasadorem tekbalu, a więc dyscypliny, w której ja się trochę udzielam. Piłka nożna na stole. Wszystkich zapraszam, a on gra w to fantastycznie. Gdyby nie on, to pewnie nikt by w ten tekbal nie chciał grać, a przez to, że on na stole robi cuda z piłką, to tysiące, jak nie miliony młodych ludzi sobie chce w tą piłeczkę na stole pograć. Dzięki Ronaldinho. Jakieś zdanko, Leszek? Znaczy, no, oczywiście żal, że Stoiczkow już odpada, bo tak jak Wojciech Kowalczyk mówił, no przecież ta jego dynamika, ale oprócz tej szybkości, dynamiki, on był też doskonały technicznie, prawda? Ostatnio sobie przypominałem finał, kiedy Puchar Europy, kiedy Barcelona pierwszy raz zdobywała. Niebywały zawodnik, no ale wiadomo, Ronaldinho... Ronaldinho był jeden i jest jeden na razie w historii futbolu, także chyba każdy, kto oglądał też Mundial w Korei i Japonii, to pamięta Riro-Ro, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, jak to wyglądało ze strony tego tercetu. Natomiast ja poprosiłem o głos, bo chciałem Krzyśkowi zasugerować, no myślę, że taki dosyć ciekawy temat do któregoś z następnych numerów kwartalnika, żebyśmy kiedyś zrobili taki ranking dużych piłkarzy z najcięższymi, największymi łańcuchami, bo ile razy myślę Stoiczkow, to myślę tak, szybkość, uderzenie, gol, taki boiskowy zawadiak, ale też zawsze ten łańcuch, który mu wypadał i go z tego trykotu Barcelony poprawiał. No mieliśmy teraz na Mundialu historię z łańcuchem o Koundé w meczu z Polską. Teraz już jak widać nie byłoby to dozwolone, żeby Stoiczkow w tym swoim kajdanie grał. No w moim debiucie w reprezentacji za trenera Strojlała Romek Kosecki wyprowadzał kontrę na 1-0 i Szwed mu ściągnął łańcuch taki z turecki, tam, ze złota tureckiego. Na środku boiska zostało. Kosa zamiast za akcją, to za złotem, nie? A więc Ronaldinho przechodzi dalej. Tak było. Gratulujemy sympatycznemu Brazylijczykowi teraz jest awansu. Ajajajajaj. W kolejnej parze dojdzie do starcia przeszłości, wspaniałej przeszłości z teraźniejszością ciągle jeszcze, czyli Luka Modric kontra Garincha. No jak tutaj podjąć decyzję? Jak tu przekonać Krzysztofa, żeby swojego jokera wybrał z przegranego z tej pary? No, trzeba powiedzieć tak, Garincha był fenomenalnym piłkarzem. Garincha, człowiek jednak, trzeba powiedzieć, na swój sposób niepełnosprawny, jedna noga krótsza, bardzo specyficzny zwód. Tak to wyglądało. Tym niemniej jednak Modric, no, każdy trener będzie jednak optował, przynajmniej ja tak zrobię, za Modriciem. Najlepszy piłkarz mistrzostw świata, genialny, rozgrywający, człowiek, który widział wszystko, co się będzie działo na boisku dużo wcześniej. Jest bardzo mało takich zawodników, który kreował w zasadzie grę i trudno sobie było od niego wybrać drużynę. Mało tego, wszyscy już myśleli, że on dawno powinien skończyć karierę wcześniej, po mistrzostwach, prawda? Chociażby tych moskiewskich. Okazuje się, że nie. Ja mimo wszystko, kładąc na szali, jednak bym się opowiedział za Modriciem. No tak, Garincha prawie całą karierę spędził w Botafogo i nie bardzo wiemy, co on tam... Znaczy, czytaliśmy, że wyczyniał tam cuda, natomiast nie widzieliśmy tego na własne oczy i trudno to gdziekolwiek zobaczyć, a Luka Modric z Ligi Mistrzów tłucze z Realem Madryt jedną za drugą, tak? Jak Fontenna Mistrzostwa Świata we Francji strzelał gole, więc też Luka Modric, ale mówię, jeśli ja miałbym tutaj wybrać jokera z tej ćwiartki, to na pewno byłby to przegrany w tej parze, którym pewnie będzie Garincha, bo już Modric prowadzi 2-0. Chyba, że zmienicie bieg. Modric prowadzi 3-0.
Modric prowadzi 3. No szkoda trochę, że te emocje tak zabiliście. Znaczy, ja z jednego powodu, nawet gdy no ja gdzieś tam jakieś są fragmenty gry tej reprezentacji Brazylii, coś tam widziałem, ale powiem wam szczerze, to być na topie tyle czasu, jak w takim wieku, jak jest Luka Modric, wygrać już 5 tytułów Ligi Mistrzów, na dobrej drodze, że może być zaraz 6, z reprezentacją Chorwacji zameldować się raz w finale, teraz było... teraz był półfinał. Wiecie, jak bierzemy to pod uwagę, gdzie no, 2 medale z Mistrzostw Świata. No, nie. Z Chorwacją, z reprezentacją Chorwacji. Tak. Niech Luka Modric. To jest za długa kariera i wybitna kariera. To jest coś fantastycznego. Od momentu, jak się pojawił na Santiago Bernabeu, to wydaje się, że to jest... Nie wiem, kiedy on zejdzie z tej planszy, ale nawet jak zejdzie, to... No to jest takie starcie dzisiejszego bohatera z jakąś taką postacią baśniową, niemalże taką, Smok Wawelski, tak, prawda? Choć podobno mitem było, że on grał na Bosaka. O Garinczy słyszymy mnóstwo tych opowieści, mało kto go widział, słyszymy jego niesamowitym driblingu, ale rzadko kiedy możemy... podziwiać ten dribbling, na pewno nie w takim stopniu jak u piłkarzy. Jedno zdanko. Myślę, że szkoda, że nie wpadliście pomysł, żeby tutaj demonstratora prezentować, który obejrzawszy właśnie te triki tych starszych piłkarzy pokazywał, bo jakie oni mieli przyruchy, jak się zabierali z piłką i tak dalej. Więc tak naprawdę, jakbyśmy za Garnicze tu wsadzili, nie wiem, Leonidasa, to byłoby podobnie. Byśmy opowiadali o piłkarzu, który... I że Boso grał. Którego stworzono w jakichś tam opowieściach ludowych, ale też gdy mówimy o Pele i o jego bramkach, o jego tytułach Mistrza Świata, to rzadko kiedy mówimy o tym, że jeden tytuł Mistrza Świata to przyniósł mu Garnicza w zębach tak naprawdę. Tak? I gdyby nie Garnicza, to Pele, który borykał się wtedy z kontuzjami, nie miałby aż takiego dorobku, jakim dzisiaj może się chwalić, więc no Garnicza ma swoje mocne argumenty. No ale też muszę za Modriciem zagłosować. To tylko chciałbym o głos poprosić Leszka Jarosza, czy ty byś głosował na Garnicze, czy jednak też na Lukę Modricza i z racji tego, że on w zamierzchłych czasach czarno-białych fotografii i migawek grał, to go trochę nie doceniamy. Ja jestem zdecydowanie za Garnicą. Doceniam Modricza. To jest... chodzący po boisku intelekt w najczystszej postaci. Wspaniały zawodnik, ale Garnicza. Podeprę się tutaj zdaniem, które kiedyś napisał Andrzej Gowarzewski, świętej pamięci. Napisał coś takiego. Garnicza sylwetką przypominał Charlie'ego Chaplina i tak jak on był prawdziwym artystą. I tak mi się wydaje, że no oglądałem się tych starych meczów, tych skrawków czarno-białych i powiem wam, że lepszego driblera w historii futbolu nie widziałem. Lepszego od Garnicy. To po pierwsze. A po drugie, Garnicza, 2 tytuły Mistrza Świata. 58 i 62 rok. I w 62 roku to był turniej, można powiedzieć, te Mistrzostwa Świata w Chile, to był turniej jednego aktora, Garnicy. Do czasów Maradony żaden zawodnik tak nigdy nie zdominował turnieju o Mistrzostwo Świata. Potem tylko Maradona w 1986 roku był taką wielką, samotną, można powiedzieć, gwiazdą, tak jak Garnicza. Więc będę miał tutaj okazję w tym odcinku, tak jak Michał Pol mówił, przyznać Jokera. Więc przyznajesz. Od razu, już w tym momencie przyznaję Jokera dla Garnicy. Dlatego, że w moim prywatnym rankingu w ogóle Garnicza, ja sobie to tak układałem, to jest numer 6 w całej historii. A, zobaczymy. No dobrze, przyjmujemy tą opinię. Chwała Garnicy, który notabene, jak byłem na mundialu w Brazylii w 2014 roku, to mnie wielokrotnie Brazylijczycy przekonywali, że to jest najbardziej kochany brazylijski piłkarz z przeszłości, a nie
Pele wcale jakoś tak specjalnie wtedy poważano. Jak City United. Nie wiem jak tak? po śmierci, natomiast jakaś wielka nostalgia, że Garincha był taki jak my wszyscy Brazylijczycy, a nie Pele. Gratulujemy Luce Modriczowi, ale Garinczy też już z góry przyznanego Jokera. Mało tego, kolejnej... Garincha już jest dalej niż Modricz dzięki temu Jokerowi, bo przecież ci, którzy odpadną w następnej rundzie, też mogą dostać Jokera. A no tak. A Garincha już zaszedł dalej, więc... A no właśnie. Taki ruch skoczka szachowego. Paradoks. Plusowe zwycięstwo Modricza. Paradoks naszego czyli plebiscytu. Można przegrać po to, żeby się ubiegać o wygraną. Przyjrzyjcie się kolejnej parze, bo mamy tutaj starcie, no właśnie, gwiazd dwóch formacji. Franco Baresi, Milan Arrigo Sacchiego, reprezentacja Włoch i Daniel Passarella, Argentina. Panie trenerze. Ja jednak jestem za Baresim zdecydowanie. Miałem przyjemność akurat i gościć w domu pana Arrigo Sacchiego, kiedy jego drugim trenerem był wtedy Ancelotti, żeśmy trochę rozmawiali w ogóle i o taktyce, i o grze. Kiedy Sacchi był trenerem i klubu, i potem w reprezentacji. To był genialny zawodnik. Ustawienie, wyczucie sytuacyjne, wejście, trzymanie w ryzach całej defensywy. Passarella był bardzo ważnym zawodnikiem w 1978 roku w tej reprezentacji Argentyny, ale tak jak powiedziałem, w tym teamie, gdybym miał porównać tych dwóch zawodników, jako trener zawsze wybiorę w tym momencie Baresiego. Myślę, że Baresi miał pecha polegającego na tym, że wcześniej był Franz Beckenbauer i to on stał się ikoną w pewnym sensie gry na pozycji libero, czyli tego stopera, który ogarnia z tylnego siedzenia, jest kierowcą całego auta. Bo gdyby nie było Beckenbauera, to dzisiaj Baresi byłby, do Baresiego by się wszystkich porównywało tego typu obrońców i mówiłoby się nie nowy Beckenbauer, co słyszymy średnio co miesiąc czy co dwa w odniesieniu do jakiegoś zawodnika, ale nowy Baresi, więc ja też na Baresiego oczywiście. Przy okazji tu jest błąd w grafice, bo Baresi też ma Mistrzostwo Świata w 82 tak. Zaliczone, więc tak czy nie? Czy się mylę? Było dwóch Baresich. Nie, poczekaj. Był Mistrzostwo. Nie, dobra, musimy to wyciąć, bo ja zajrzałem... Nie, ma. Ma? Ma. Tylko nie zagrał ani... Nie zagrał, ale był w okej, ale ma. Był w kadrze. To nie możemy, my nie musimy wycinać. No dobra, ale na kogo Wojtek i Stan głosują? Bo tu rozumiem za Baresi. Baresi, tak. No nie, sam się tak zastanawiałem. Z drugiej strony no, biorę pod uwagę, że ta gra z tym fantastycznym Milanem, w którym Baresi występował. Ja rozumiem, że to jest włoskie catenaccio, które ono trwało dosyć długo, już w tej chwili nie zobaczymy. I ta fantastyczna defensywa tak była składana, że im było zdecydowanie łatwiej grać w obronie tym wszystkim obrońcom i oni wtedy się czuli świetnie niż w przypadku dzisiejszych na przykład reprezentacji Włoch. No ale dobrze, no, w ten sposób może... Dobra, ja dam na Argentyńczyka, na Passarellę. Czasami jeden strzał w życiu decyduje o wszystkim i można by powiedzieć, że gdyby Baresi wykonał rzut karny w 94 perfekcji, nie, bo nie tylko Roberto Baggio nie trafił, ale Baresi też, to być może tej dyskusji w ogóle by nie było, bo dużo więcej argumentów byłoby po stronie Włocha. Ale mi się Włoch, Baresi razem z Maldinim kojarzyli z jakimiś takimi idealnymi obrońcami w tamtych czasach, że jak ktoś mówił o najwyższym poziomie, jaki można osiągnąć w grze defensywnej, to się mówiło właśnie o Baresi i Maldini, i dlatego będę się trzymał tych wspomnień z dzieciństwa i powiem, że Baresi. Baresi, czyli znów 3-1. Znów 3-1, no ale tutaj też chcemy się odnieść do, odwołać do naszego... To mi się podoba. Do naszej speckomisji. Jak wy byście, panowie, głosowali? Ja bym głosował tak, jak pewnie głosowałby Diego Maradona. On nie znosił Passarelli. Ja się przychylam do tego. Ja Baresi. Wielki piłkarz Baresi, ale jakoś... Słuchajcie, ale jakoś mam taką słabość straszną do Passarelli. Ja nie wiem dlaczego. Dwa tytuły Mistrza Świata. Poza tym Krzysiek tutaj poruszył taki wątek tych niezbyt wysokich obrońców. I powiem tak, zdobywca złotej piłki Fabio Cannavaro niespełna 180 cm wzrostu. Natomiast przypomnę, że
chyba takim pierwszym obrońcą, którego pamiętamy, który potrafił strzelić bramkę w zamieszaniu, w tłoku, po stałym fragmencie, dysponował kapitalnym timingiem, nieprawdopodobnym też jakby wybiciem się, to miał właśnie Daniel Pasareja. 173 centymetry wzrostu i no po prostu ten facet potrafił strzelić bramkę, ale też wygrywał te pojedynki w powietrzu przez swoje jakby takie czucie dystansu, czucie przeciwnika, odpowiedni timing, wygrywał zdecydowanie wyższymi napastnikami. Także chylę czoła przed Barezim, wielki piłkarz grający nowocześnie, wielkie sukcesy, trzy w zasadzie tutaj medale na Mistrzostwach Świata, mimo że w 1982 roku nie zagrał w tej drużynie Bearzota, która zdobyła złoty medal, ale stawiam na Pasareję. Ale to jest głos odrębny, przechodzi Franco Baresi i ja powiem, że też zagłosowałbym na Franco Baresiego, choć Franco Baresi mógł zakończyć moją przygodę z dziennikarstwem, zanim ona się zaczęła. Krótka anegdota. Ja jestem dyslektykiem, walę straszne błędy ortograficzne i wyobraźcie sobie, będąc jeszcze stażystą w Gazecie Wyborczej, często robiłem przedruki. Po prostu tłumaczyłem artykuły z zagranicznych gazet. Chodziłem specjalnie wtedy na przykład do ambasady niemieckiej, tam po Sportbild, Stern i coś. Był tekst na całą ostatnią stronę przedruk, tam już nie pamiętam, La Gazzetta dello Sport. Ja tylko pisałem, że opracowałem i dałem tytuł taki, jaki był, że tak się o nim mówi, nieomylny jak papież. Tylko niestety w tytule dałem papież przez RZ, a to trafiło do działu korekty. Ale tam myśleli, że to jest podpucha taka, że to ktoś żart sobie robi, żeby ich wyłapać i w ogóle tego nie zostawili, bo myśleli, że to redaktor. A redaktor się śpieszył i puścił i poszło to na pierwsze wydanie, słuchajcie. I następnego dnia awantura, jak tak można było. Ale co gorsza, dyżurny był telefoniczny, który odbierał same telefony, mówi, w końcu przyszedł do mnie, mówi, ty odbieraj, bo wszystkie są w twojej sprawie. A telefony były, że szargacie tutaj papież, że to specjalnie Gazeta Wyborcza, żeby ośmieszyć i tak dalej. No i gdyby ktoś wtedy powiedział, nie no, wywalcie tego stażystę, bo tutaj takie miny, no to by było, byłbym pewnie dzisiaj kimś zupełnie innym. Mati, czy też chcesz coś dodać? Nie, jeszcze tylko zdanko, ponieważ mam taką nadzieję, że ten program będzie też, zwłaszcza dla młodszych ludzi, spełniał taki, powiedziałbym, element edukacji. To myślę, że nie każdy pamięta, że Franco ma brata, Giuseppe Baresiego, to jest też ciekawa historia, który z wyjątkiem tych 70 kilku występów na sam koniec kariery w Modenie grał 16 lat w Interze. 2 tytuły mistrza Italii, 18 meczów w pierwszej reprezentacji Włoch, także całe życie Franco w Milanie, a brat Beppe Baresi w Interze. Tak tutaj zastanawialiśmy się z Leszkiem, jak musiały wyglądać te kolacje wigilijne, kiedy bracia przyjeżdżali. Szczególnie po meczu. Franco Baresi przechodzi dalej, odpada Pasarella. Gratulacje dla Baresiego. A teraz będziemy mieli 3 starcia, no naprawdę przepiękne. Oto w pierwszej parze, zobaczcie, zderza się David Beckham i Andres Iniesta. Niby oczywisty wybór, a z drugiej strony, kurczę, też pecha tutaj, myślę, ma David Beckham. Czy też kontrowersją jest, że się znalazł w ogóle w setce? Jak uważacie? To kontrowersja ma być? David Beckham w setce? Chyba nie. Chyba zawodnik, biorąc pod uwagę pojedynczy element gry w piłkę, jakim jest dośrodkowanie, to być może jeden z, nie wiem, z 2-3 najlepszych w historii futbolu, którzy mieli taką wrzutkę. Ja przynajmniej tak na szybko nie potrafię nawet sobie przypomnieć zawodnika, którego mógłbym zderzyć z Beckhamem, jeśli chodzi o dośrodkowania takie mocne w punkt pole karne. No plus rzut wolny jeszcze. No tak, rzut wolny oczywiście też. No, miał swoje inne atuty też, ale to dośrodkowanie to w jego przypadku był cyrkiel po prostu. Z tych stałych fragmentów brakło mu tylko wrzutu z autu pewnie, tak? Bo tak to miał świetnie opracowane. No ale my rozmawiamy tutaj na tle zawodnika, który, już pomijam trofea, wygrał Iniesta. Takiego artysty to już na boisku nie zobaczymy nigdy w życiu. To, co wyprawiał na boisku Iniesta, to
Przecież on razem w parze z Xavim to dali Hiszpanii i Barcelonie największe sukcesy, grając przy tym najpiękniejszą piłkę w historii. Cieszę się, że nie macie starcia Xavi Iniesta, bo to trzeba by dokonać niemożliwego. Kto wie, czy do niego nie dojdzie. Nie, ale oczywiście jest to starcie znakomitego rzemieślnika z artystą, tak? Starcie Van Gogha z genialnym, doskonałym malarzem pokojowym. Więc na pewno Iniesta. Chyba, że pan trener ma inne zdanie. Nie, absolutnie nie. Uważam, że Beckham się musiał wyróżniać przy jego, prawda, inteligencji, że długim podaniu na tle pozostałych zawodników, którzy grali w Anglii, i stąd między nimi jest i słuszna, doskonała o nim opinia. Natomiast Iniesta jest historią piłki, jest to ikona piłki nożnej, Xavim sobie wspaniały duet. I w zasadzie oni kreowali grę, jeżeli chodzi o Barcelonę. Mało tego, potwierdza to, zresztą nawet kiedy teraz się przeniósł bardziej w sprawach finansowych, jak piłkarskich, do Japonii, również zbiera doskonałe opinie, bo to jest tak jak z jazdą na rowerze. Kto umie grać, to dalej pokazuje, że będzie dobrze grał. I tylko tyle. Jeszcze ma zasługę w zahamowaniu depopulacji Hiszpanii. Też. Najpierw w Katalonii, bo statystyki odnotowały, że 9 miesięcy po jego golu na Stamford Bridge, tak, wzrosły urodziny, a potem oczywiście po golu w finale Mistrzostw Świata w EPA. A więc 4-0. Iniesta 4-0 gładko przechodzi do kolejnej rundy. Żegnamy się z Davidem Beckhamem. Natomiast teraz, moi drodzy, starcie znów gigantów. I ciekaw jestem szalenie waszej opinii. Luis Figo i Neymar. To ja teraz muszę ukraść Leszkowi tekst. Dla mnie teraz jest też starcie artysty Van Gogha z malarzem pokojowym, i tym artystą będzie Neymar, a malarzem pokojowym będzie Luis Figo. Wywołany jestem do tablicy. Ja bym tak tego nie powiedział. Nie zestawiłbym tych dwóch par. Moim zdaniem Figo też był artystą, ale oczywiście piłkarzem może bardziej jednowymiarowym niż Neymar. Neymar ma w sobie więcej tej iskry Bożej niż miał Figo, który zresztą wcale nie był na początku uważany za najzdolniejszego z tego znakomitego pokolenia portugalskiego. Był Paulo Sousa, był i Costa. Oni byli zrazu wyżej cenieni od Figo, a jednak to Figo właśnie dzięki swojej powtarzalności, dzięki pewnemu uporowi w dążeniu do celu, ostatecznie przebił ich wszystkich, i to on zdobył złotą piłkę, której Neymar w dorobku nie ma, no ale wiadomo, że miał dosyć silną konkurencję w swych najlepszych latach, więc Figo też moim zdaniem jest artystą futbolu, podobnie jak Neymar, ale też zagłosuję na Neymara tutaj. Panie trenerze? Ja też Neymar, ale znowu popatrzcie, że 20 lat chyba mi, ale poprawcie mnie, kiedy Brazylia nie jest w stanie zdobyć tytułu mistrza świata, a ma tylu wspaniałych piłkarzy, teraz jest kwestia ułożenia. I pamiętam tak doskonałe, że to waszego kolegę dziennikarza, nazywał się Saldania, był trenerem reprezentacji Brazylii, którzy go pytali, kiedy oni tak pięknie grali, mówią: słuchaj, jak ty to robisz? No bo on musiał z nimi rozmawiać, z kolegami dziennikarzami. On mówi: ja nic do nich nie mówię, tylko mówię: podawajcie do tych samych zawodników, co są w tych samych koszulkach. Genialny rzeczywiście piłkarz, intuicjonista, wspaniały zwód, doskonała koordynacja ruchowa, zwód bardzo nietypowy, i nie zgadzam się z tymi wieloma opiniami, które czytałem nawet moich kolegów dziennikarzy z Polski, jeżeli chodzi o to, co on robił w 2018 roku na Mistrzostwach Świata, bo troszeczkę to Brazylię przydrukowali panowie sędziowie, przepraszam cię Michał, bo tam siedzisz, ale tak to ja odebrałem w paru meczach, a szczególnie w bardzo, bardzo ważnym meczu z Belgią, takie przynajmniej jest moja opinia. Ronaldinho. Neymar. Nie ma o czym dyskutować, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest taki na zasadzie pojedynek zawodników, którzy w tej serce powinni być, ale zdecydowanie za mało coś tam, Figo za mało ugrał. Jako też piłkarz trofeów, a Neymar tą złotą piłkę, to umówmy się, on tam więcej nie wskoczy chyba nawet do pierwszej dziesiątki, a w pierwszej trójce był chyba tylko raz, także to jest taka klęska troszeczkę Neymara, ale sam dribbling. Figo miał praktycznie jeden, tak, do linii, tam gdzieś pokrętło w jedną, w drugą stronę, nakręcał tych bocznych obrońców. Neymar może nakręcać ci wszystkich, stoperów, obrońców, pomocników, przerzutki. Ta zabawa z piłką Neymara, coś fantastycznego. Ja wiem, że wielu ludziom się na świecie nie podoba, że on ośmiesza rywali, tam później go kopią po nogach. Ale to jest najpiękniejsze. On to z podwórka czy tam z plaży wyciągnął i to przedstawia szerszej opinii publicznej przed telewizorami, którzy go oglądamy. Dla mnie Neymar. Ja w ogóle mam wrażenie, że Neymar ma
zbyt zły PR na to, jakim był i jest piłkarzem, a Luis Figo ma zbyt dobry PR na to, jakim był piłkarzem. Doskonale powiedziane. Neymar popełnił jeden największy błąd, uciekając z Barcelony. Zgadza się. Za pieniędzmi. Niech Leszek sprawdzi, jeśli to jest możliwe, Jarosz, bo tam w 2012 roku Meksyk jeszcze pokonał chyba w finale Igrzysk Olimpijskich, także oni byli bez medalu, również i jeżeli chodzi o piłkę olimpijską. Czyli długo. Mamy 4-0 na Neymara. To ja tylko zapytam Mateusza Borka, czy on tutaj nie stawia votum separatum jako kibic Realu Madryt. No, Luis Figo, jeden z tych galaktycznych. Czy też uważasz, że Neymar dalej, czy byś jednak postawił na Luisa? Panowie, to, że kochamy Neymara, że jest magikiem, artystą futbolu, fenomenalnym driblerem, to jedno. Natomiast przypomnę, na poziomie reprezentacji, w której strzelił najwięcej bramek w historii Canarinhos, dokładnie dzisiaj ma tych goli 77, to poza Pucharem Konfederacji, poza Igrzyskami Olimpijskimi, gdzie miał złoto i srebro, to on niczego nie wygrał. No, Jacek Kazimierski ma więcej medali Mistrzostw Świata niż Neymar. Takie są fakty, bo ma ten z Hiszpanii, a żadnego do dziś nie ma Neymar. Ma srebrny medal Copa America, tak jak ma srebrny medal imprezy u siebie Luis Figo, czyli Mistrzostwa Europy 2004. Mistrzostwa krajów w Europie. 4 razy Mistrzostwo Włoch z Interem Figo, 4 razy Mistrzostwo Hiszpanii. On ma oczywiście, mówię o Neymarze, 4 z Paryżem i 2 z Barceloną. Mają po wygranej w Lidze Mistrzów. Złotą piłkę ma Figo. No dzisiaj oczywiście można obronić tezę, że Neymar miał niesamowicie mocną konkurencję. No ale to co, nie miał konkurencji Luis Figo w tamtym czasie, gdzie był Luis Nazario de Lima Ronaldo, gdzie był Zinedine Zidane i parę jeszcze grubych nazwisk światowego futbolu. Wiadomo, że takie wrażenie artystyczne, ta nota za dribbling zdecydowanie wyższa dla Neymara. Natomiast no, wpływ na drużynę, osiągnięcia, powtarzalność tego dribblingu. Ja tak nie traktowałbym z góry Luisa Figo, bo mam takie wrażenie, że jeden z najwybitniejszych zawodników w historii portugalskiego futbolu, pewnie obok Eusebio i Cristiano Ronaldo, został tutaj potraktowany tak w naszym studiu przez wysoką komisję. Troszkę tak jak taki chłopak, który coś tam gdzieś w piłkę pokopał, ale nie za dużo. Panie Leszku, pan jak to widzi? Ja się zgadzam, to znaczy te oceny Luisa Figo wydają mi się zbyt surowe. Zdecydowanie za surowe. Neymar to oczywiście także historia wielkiego pecha. Ten faul z Zunigi w trakcie mundialu w Brazylii w 2014 roku i to złamanie tych kręgów, pęknięcie. I Neymar nie może zagrać w najważniejszym meczu w półfinale z Niemcami. Ciekawe, jakby się to potoczyło, bo Brazylia wtedy poniosła straszliwą klęskę. Przegrała w Belo Horizonte 1-7. No i tak jak Mateusz powiedziałeś, nigdy Brazylia nie zdobyła z Neymarem medalu Mistrzostw Świata. I to daje do myślenia, jeśli chodzi o ocenę Neymara. Zjawiskowy zawodnik, bez wątpienia. No ten gol choćby w ćwierćfinale teraz w Katarze, w dogrywce z Chorwacją. Cudo. Ale Brazylia odpadła. Nie wiem, czy to nie jest, mówię o Figo, bo tutaj oczywiście wynik tej rywalizacji jest przesądzony, ale nie wiem, czy to się nie robi też taki, przynajmniej u nas, mocny kandydat do drugiej dzikiej karty. Może się zagalopowałem, ale po prostu, no nie wiem, no byłem fanem zawsze Luisa Madeira Figo. Poza tym bardzo mi się podobała jego powtarzalność też w planowaniu kariery, bo zobaczcie, to jest 20 lat profesjonalnej kariery i praktycznie wszystko zmieniał w takim systemie 5-letnim, czyli Sporting, Barcelona, Real, Inter. Miał to życie uporządkowane od początku do końca. No nic, ponieważ ten Joker drugi ma dzisiaj w rękawie i go wyłoży Krzysztof Stanowski, to coś, sam jestem ciekawy, czy akurat... To jest pozamiatane. Mateusz, bo mówisz o bramkach Neymara, które tam nie miały wielkiego znaczenia, ale zobacz, jak mało bramek strzelał Figo. On w najlepszym swoim on raz w życiu wyszedł, doszedł do 10 goli w Lidze Hiszpańskiej. Raz w karierze. 10 goli to jest jego najlepszy wynik. Potem poszedł do Serie A i rozegrał tych meczów ponad 100 i strzelił 9 goli w tym czasie. No to on był od asyst, no. No. On dogrywał. Neymar też dogrywa, ale też strzela. I tu trudno mi znaleźć między nimi naprawdę powód, żeby
na siłę doszukać się znaku równości. Moim zdaniem dysproporcja w umiejętnościach. Trochę inny typ skrzydłowego. Luis Figo był skrzydłowym szerokim, tak, Neymar skrzydłowym wąskim, który mają trochę inną rolę w zespole, więc Neymar siłą rzeczy będzie więcej goli. Zadam pytanie, to uważacie na przykład, że Luisa Figo nie ma w pierwszej piątce wszechczasów piłki portugalskiej? Portugalskiej na pewno. Portugalskiej pewno jest. No, portugalskiej może być. A w pierwszej trójce piłki portugalskiej? Cristiano. No na pewno będzie, nie będzie na pewno w pierwszej dwójce. No. Może być nawet. No, Eusebio Cristiano, prawda? Tu jest. No, Cristiano jest Eusebio jeszcze spokojnie, no. No dobra, no. Zobaczymy. Ale Jokera jeszcze nie wyjmuję. Słuchaj, przyjmuję z pokorą wasz werdykt. A werdykt brzmi Neymar. Neymar przechodzi dalej. Gratulujemy. Kolejny Brazylijczyk w drugiej rundzie. I przed nami ostatnia para. Ostatnia para w tej ćwiartce. Dwóch kumpli przez jakiś czas w Manchesterze United. Cristiano Ronaldo i Wayne Rooney. No to 4-0 będzie, nie? Czy ktoś ma zdanie odmienne? Dodatkowo powiem, że w ich spektakularne konfrontacje też w reprezentacji, czy na Euro 2004, pamiętacie, górą Cristiano Ronaldo, młody nad tym niesamowitym młodym Wayne'em Rooneyem, a potem na mundialu w Niemczech w 2006 roku, nie tylko, że Portugalia gulą, ale jeszcze wykartkował Cristiano Ronaldo Wayne'a Rooneya i potem kibice, pamiętam się, chcieli, żeby on odszedł, tam Sir Alex Ferguson doprowadził do jakiegoś pojednania takiego, ale nie do końca pewnie pomyśli Wayne'a Rooneya, no bo widać było, że mrugnął wtedy, pamiętacie, Cristiano Ronaldo w kierunku ławki po wykartkowaniu własnej Wayne'a Rooneya, więc także reprezentacyjnie Portugalczyk górą nad Anglikiem. Chyba mam wrażenie, że jakbyśmy każdemu piłkarzowi mieli o każdym piłkarzu opowiedzieć poprzez pokazanie jego jednej akcji, no to powiedzmy Maradona to byłby ten słynny gol, gdy jechał od półki, Messi to było jakieś uderzenie z 17 metra wkręcane, tak. A Wayne Rooney to nie byłaby żadna z jego akcji w Europie, tylko ta jego słynna akcja w MLS-ie, prawda? Nie wiem, czy kojarzycie, gdzie on biegł za rywalem przez 60-70 metrów, bo szła kontra, odebrał mu piłkę, to była ostatnia sekunda doliczonego czasu gry, zdążył jeszcze zrobić dwa kroki, posłał fantastycznego crossa i wygrali dzięki temu, bo to była nadzwyczajna asysta. Czyli facet, który był takim bulldogiem angielskim, nie zatrzymywał się, uderzenie kapitalne. Ale ja pięknie się rozwijał w trakcie tą z derbów Manchesteru, gdzie Andrzej Twarowski przewrotka? Tak, ale przecież to jest niepojęte. Pamiętacie? Chyba najpiękniejsza przewrotka w historii futbolu. Ta. Tam wszystko było idealne. Nawet Cristiano Ronaldo w Turynie też strzelił niebrzydko przewrotką gola, więc tu można by dyskutować. Czyli nawet w przewrotkach byśmy się tutaj zastanawiali. Ale co ciekawe, właśnie Cristiano Ronaldo tych goli nastrzelał mnóstwo, a tylko jednego. Jednego w całej swojej karierze uznanego Chileną, bo jeszcze kiedyś w meczu reprezentacji strzelił gola przewrotką, który został nieuznany z powodu faulu czy spalonego, więc ten gol w Turynie to jedna z najpiękniejszych przewrotek w historii światowego futbolu, ale zarazem jedyna w dorobku Cristiano Ronaldo na 853 gole. Więc... Ale wciąż będę się upierał, że ta Rooneya była ładniejsza. Okej. Ja co najwyżej postawiłbym znak równości pomiędzy nimi. O, czyli tutaj jest znak równości, no ale... Ale to przy przewrotce. Pomiędzy przewrotkami, ale piłkarzami. Że już zrównałeś Rooneya. Głosowanie jest zamknięte, zanim się rozpoczęło w ogóle. Takiej. Czy komisja ma coś do dodania? Wysoka, zanim się podsumujemy. No nie, panowie, no Wayne Rooney napastnikiem bardzo dobrym był, natomiast no, w skali porównawczej z rankomatem czy bez, no myślę, że to miejsce mecz, no. Zestawienie Rooneya i Cristiano Ronaldo. Rooney jako malarz pokojowy w tej parze. No, to się przyjęło. No dobrze. Walka byka z parowozem. Tak. Ale parowóz zawsze mocniejszy. Tak jest. Tym parowozem Cristiano Ronaldo gratulujemy i zobaczymy, co dalej, jak daleko dojdzie, z kim go los zderzy w kolejnych rundach.
Natomiast skoro Mati wspomniał Rankomat, to ja chcę też przypomnieć o naszym konkursie, mamy wspólnie z Rankomatem, a mianowicie partnerem naszej serii Top 100, rankomat.pl, a konkurs jest taki, że to wy wybieracie lepszego z tej, z jakiejś pary, którą zaraz wam zadamy, i w mailach do nas prosimy o uzasadnienie, czemu on, a nie ten drugi. Czekamy na maile, szczegóły w opisie naszego wideo, tego tutaj. Dodam, że do wygrania ranko zwrotka oraz gadżety kanału sportowego, więc zachęcamy bardzo. Natomiast z dzisiejszych par, którą zadamy naszym widzom jako najtrudniejszą? Może Figo Neymar? Myślicie? Najdłuższa? Najlepsze, najtrudniejsza, tak. To jest chyba odejść Garincha, ale... No, ale może Garincha nie... Właśnie, właśnie. Nie, więc tak ta bardzo, będzie lepsza, tak. Myślę, Figo, wszyscy mają jeszcze w pamięci Neymara też, więc powiedzcie, kto lepszy był? Neymar czy Luis Figo? I wysyłajcie w mailach do nas szczegóły w opisie filmu. A teraz, słuchajcie, jeśli dobrze widzę, jeszcze nie jokery, tylko druga runda. A w niej, zobaczcie, w pierwszym pojedynku Ronaldo, il fenomeno, z Jurgenem Klinsmannem, którego tutaj żeście bardzo wywyższyli kosztem... Didiera Drogby. Tak. No a jakby Jurgen Klinsmann wypada w starciu z Ronaldo? No wypada właśnie, jeśli chodzi o mnie. O mnie też. Wypada zdecydowanie. To jeszcze nie jest przeciwnik dla Cristiano Ronaldo. Ronaldo, przepraszam. Ronaldo Nazario. To jeszcze nie jest przeciwnik. Pan trener, rozumiem, że też... Też, tak, też, oczywiście. Też. Czyli szybkie 4-0, no. Sorry, Jurgen, żegnamy się. To był prawdziwy rewanż za to, jak Niemcy lali Brazylijczyków w takim tempie. To był blitzkrieg, ale tym razem Niemcy przegrali. Tak. Szybko przechodzi Ronaldo, il fenomeno, dalej, a... No właśnie, a teraz w kolejnym starciu zmierzy się Marco van Basten i Raul. Ta pierwsza runda pucharowa często na turniejach mistrzowskich też jest właśnie taka, że jeszcze mierzą się bardzo silni zdobywcy pierwszego miejsca w danej grupie ze przeciętnymi zdobywcami drugiego miejsca. I tutaj mamy chyba podobne starcia, bo też tutaj dla kogoś się pozbudzi wątpliwość dominacja van Bastena nad Raulem? Chyba nie. No nie, dla mnie też cały czas będę tutaj... Jakoś tak nie wiem, dokąd się uda przepchnąć Marco, ale dla mnie no, zdecydowanie tutaj zwycięzcą jest Marco van Basten. Dla mnie też. Mam wrażenie, że ten plebiscyt to będzie jak historia holenderskiej piłki. To znaczy dużo ich dojdzie do pewnego etapu, żeby potem w komplecie odpadli. Później będą porównania, jak już tak będzie, tak wiesz, dojdzie do strefy medalowej. Panie trenerze? Słucham. Marco van Basten czy Raul? No chyba jednak van Basten. Czyli Marco górą. No to znów skonfrontuję się w takim razie z Mateuszem Borkiem, który... Mati, czy jest twoje przyzwolenie, żeby odpadł Raul? Żeby van Basten wygrał 4-0. Ikona Realu Madryt, a przeszedł dalej Marco van Basten. Po pierwsze chcę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej szekspirowskiej ciszy, którą zaprezentował Andrzej Strylał na antenie. Takie, wiesz, to wszystko było doskonale zagrane, ta pauza, bo mistrzowie sceny zawsze potrafią zagrać pauzą. Także to było arcymistrzostwo, natomiast no tutaj nie mam cienia wątpliwości, nawet jako zdeklarowany od blisko 50 lat sympatyk Realu Madryt, że... No nie ta półka, nie ten poziom. Marco van Basten był jeden. Panowie, macie inne zdanie? Tylko przyklasnąć. Do zera. Van Basten to jest... To jest van Basten. To jest van Basten. Grande Marco. Dziękujemy. Że my się umawiali się właśnie, Mateusz, że będziemy coraz krócej mówili, stąd właśnie ta cisza. No, ale nie aż tak krótko, panie trenerze. Nie, żeby wyjaśnić, bo nas słuchają. Ale trener Strzelał też słynie z bardzo ekspresywnej gestykulacji, więc wszystko przed nami. I też się zgadzam. Trener Strzelał potrafi zagrać wszystko, więc liczę na to, że nam zaprezentuje te driblingi Garinczy w jednym z następnych odcinków. Niestety mam równe nogi. Podwiążemy, jak na piłkarskim pokerze.
Więc w tym pojedynku napastników przechodzi Marco van Basten. Gratulujemy Marco, natomiast... Kończymy chyba, nie? Tak? Jest pół do czwartej. Już kończymy, kończymy, tylko jeszcze trzy, cztery mamy krótkie, szybkie pary. Oto kolejna, znów dwóch wielkich napastników. Wielkich napastników. Mario Kempes i Gerd Müller. Obaj mistrzowie świata, obaj kluczowi w wywalczeniu tych mistrzostw świata dla swoich drużyn. Myślę, że możemy spokojnie poprzestać na zestawieniu liczby goli. 727, 354, Bomber del Nacion. Bomber del Nacion, tak. Bomber del Nacion. Ostatniego gola notabene strzelił w swojej karierze reprezentacyjnej w finale Mistrzostw Świata, ale kulisy jego odejścia z reprezentacji to zupełnie inna historia, ale tutaj to nie będę bronił argentyńskiego fantazisty. Czy ktoś z was by się uparł za Mario Kempeszem? Kowal? Nie, już chyba nie na tym etapie. Nie. Mi się wydaje, że tu jeżeli mam już kogoś... Tak, posłuchaj, pierwsza pięćdziesiątka dla Mario Kempesa, tak? Wyżej raczej niekoniecznie. Nie ma jak, no. Nie. Tutaj jest jeden faworyt. Miller. Gerd Müller jak w karierze. Mało efektownie, ale skutecznie. Pyk, 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 wycina nawet bez żadnych dyskusji. Kolejne trafienia dla niego, kolejne głosy dla niego. A my w takim razie wykonajmy telefon do przyjaciela, czyli do legendy polskiego futbolu i światowego futbolu. Mamy na łączach Włodzimierza Lubańskiego. I panie Włodku, my się tutaj bawimy, wybieranie. Mamy 100 najlepszych piłkarzy świata, zderzamy piłkarzy ze sobą i lepszy przechodzi dalej. I chcieliśmy pana prosić... gdyby pan miał wybrać dwóch zawodników z pana czasów, Mario Kempes czy Gerd Müller? Jak pan ich pamięta i który z nich powinien przejść dalej, który z nich był lepszy? No ale byli jeszcze inni zawodnicy, także tutaj jeżeli chodzi o to, którego z tych zawodników wybrać, obaj byli klasowymi zawodnikami. Z jednym miałem okazję być na boisku z Gerdem Müllerem, Kempesa znałem z występów w reprezentacji Argentyny. Obaj świetni piłkarze, tutaj nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast skuteczniejszy był Gerd Müller. Bardziej widowiskowy był Kempes. Wszystko. Czyli Gerd Müller, tak? Czyli ten skuteczniejszy, mający większy wpływ na swoją drużynę. Wynik meczu, tak. Tak. Na wynik meczu, bo to był chłopak, który po prostu... W każdym meczu był w stanie strzelić jedną, dwie bramki i był bardzo niebezpieczny w okolicach pola karnego. Z takich ciekawych par, które tutaj omawialiśmy, takie starcie przeszłości z teraźniejszością, jakby pan uznał? Luka Modric czy Garincha, legenda brazylijskiego futbolu, dwukrotny mistrz świata? No trudno tutaj porównywać generacje, no, bo porównywanie generacji to jest bardzo nietypowa sprawa. No, w tym okresie Garincha, z którym miałem okazję na boisku grać, w Rio de Janeiro grałem przeciwko reprezentacji Brazylii i to, co on pokazał, było fenomenalne. A Modricia znam z oglądania z meczy, które są transmitowane. Obaj świetni piłkarze, natomiast Garincha moim zdaniem indywidualnie umiał wnieść dla zespołu więcej, aniżeli Modric. Dzisiaj w tym programie padło takie zdanie, że Garincha, zdaniem Leszka Jarosza, to jest w ogóle najlepszy drybler w historii futbolu. Potwierdza to pan jako naoczny świadek? No, jak się popatrzyło jeszcze na jego nogi, tak, co mówiłem. Bo on był przecież po Jaime Medinie i ta jedna na zewnątrz, druga na wewnątrz. To muszę powiedzieć, że to było fenomenalne, co on robił na boisku. A najlepiej na ten temat mogliby powiedzieć koledzy mojej z reprezentacji, którzy grali przeciwko Garinczy. Wtedy byłoby to najlepiej. Natomiast ja, będąc na boisku, podziwiałem go. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia. No po prostu niewielu jest ludzi, którzy no, mogli grać i wspominać grę przeciwko Garinczy. Włodzimierz Lubański pomagał nam tutaj, komentował nasze typy. Bardzo dziękujemy. My na chwilkę jeszcze się przenieśmy do naszej specjalnej komisji, gdzie czy jakieś macie coś chcieliście dodać do tej pary w
u nas, w której Gerd Müller pokonał Mario Kempesa? Nie no panowie, no jako fan Bundesligi to dosyć dobrze znam ten życiorys Gerda Müllera. 3 puchary Europy, 4 mistrzostwa Niemiec, 7 razy król strzelców Bundesligi, 4 razy król strzelców Champions League, król strzelców mistrzostw świata, 70 rok, 10 bramek przypomnę, że wtedy strzelił. Do tego mistrzostwo świata 7-4, mistrzostwo Europy i tytuł króla strzelców mistrzostw Europy. Myślę, że Leszku wystarczy. Wystarczy, absolutnie. Gerd Müller. Tak, no bez porównania. Mimo, że trochę przykrości nam wyrządził, o czym Janek Tomaszewski mógłby co nieco powiedzieć, ale oczywiście Gerd Müller. Dlatego to jest też taki, dzisiaj tak jak tutaj Włodek dobrze powiedział, że czasami nieuprawnione, nierozsądne, nawet niegrzeczne jest porównywanie pewnych epok z wielu względów. Tak myślę, że jak sobie człowiek przejrzy te wszystkie rekordy, bo nie mówimy o tych poszczególnych, jednostkowych, z Bayernu Monachium, to naprawdę to, co zrobił Lewandowski, bijąc no tak naprawdę 99% tych rekordów Gerda Müllera z Bayernu Monachium, jeśli mówimy o sprawy klubowej, nie mówimy o liczbie jakby zdobytych pucharów Europy, że gdyby pewnie Robert jeszcze został ten ostatni kontrakt w Bayernie, to i padłby ten ostatni rekord 365 bramek zdobytych na poziomie Bundesligi przez Gerda Müllera. I to jest imponujące, że to zawodnik z Polski, który nie wiem, pewnie mając 17 czy 18 lat siedział na krawężniku wyrzucony przez rezerwy Legii, że to zrobił kiedyś w Monachium, to się pewnie nie wydarzy ze 100 lat, a może nigdy. Więc Gerd Müller przechodzi dalej, a my pytaliśmy Włodka Lubajskiego, wspomnienie Garinczy. Zobaczcie, gdyby Garincza przeszedł dalej, mielibyśmy niesamowity wewnątrz brazylijski pojedynek Ronaldinho kontra Garincza. Ale że wygrał tutaj Luka Modric, to musicie panowie powiedzieć, czy Ronaldinho, czy Luka Modric, czyli ten, który absolutnie poświęcił się piłce. Zobaczcie, w wieku 37 lat, Luka Modric, który doznaje kontuzji, ale się z nią nie godzi. Jedzie gdzieś do jakiejś tam szeptuchy, szamanki w Serbii, żeby się doleczyć i wraca na mecz z Manchesterem City. Gra i Ronaldinho, który nigdy nie ukrywał, po prostu mówił, że piłka nie jest całym jego życiem. On chce po prostu... kocha życie i zabawę tak samo jak piłkę. No i po prostu dużo przedwcześnie z tego wielkiego futbolu się wymiksował. Ronaldinho czy Luka Modric, panie trenerze? No dla mnie Modric, pięknie dospuentowałeś, lubił się bawić, talent niewiarygodny, duże umiejętności, swoboda ruchu, naprawdę artyst w pewnym momencie, a ten po prostu grał. I on wie, że jest potrzebny drużynie, te wszystkie umiejętności, które posiadał, zmysł, jeżeli chodzi o konstruowanie i kreowanie gry, przeznaczył na drużynie. I na tym polega w ogóle gra zespołowa. Indywidualista jest potrzebny, mówię o tym, że właśnie takim jest między innymi Ronaldo, bo on gra bardziej dla siebie jak dla drużyny, ale jest genialnym piłkarzem, nie ma wątpliwości, ma takie parametry, wspaniałe przygotowanie. Tutaj ja bym postawił przy tej parze na pewno na Modrica. No ja tutaj w duecie Modric-Garincza postawiłem tak 51-49 dla Modricia, a gdybym miał zestawić Ronaldinho z Garinczo, to jednak wybrałbym Garinczo, więc muszę być konsekwentny. I tutaj także postawić na Modricia może 53-47 na korzyść Ronaldinho. Linią mogłoby zadecydować chyba tylko to, o czym mówił pan Michał Listkiewicz, a też popieram rozwój Tekbola. I też bardzo jestem wdzięczny Ronaldinho, że tę piękną dyscyplinę promuje. Ale Modric. Bardzo często mówię, żeby to tworzyć. Wojtek, robimy remontadę chyba. Szczerze powiedziawszy, to chciałem powiedzieć, że ja bym najchętniej dał remis, no ale nie ma. Ale jeszcze jest druga dzika karta i to twoja. Nie, szczerze powiedziawszy, to jest tak, to jest ten, tak, ja chciałem tutaj dać remis, no ale... No dobrze. 2-0 prowadzi Modric. Wiem, że 2-0 prowadzi Modric. Wiem, że chciałem dać tutaj remis, ale nie mogę dać remisu. Ale to nie ma znaczenia w sumie, no tak? Dobra, jako że tam Mati broni mi tutaj cały czas Realu Madryt, ja będę bronił Barcelony. Ronaldinho. A co? Stan, od ciebie zależy, czy odsyłamy
Ja mam wrażenie, że często traktujemy cifry wolny charakter zawodnika jako wadę, która przeszkadza mu zrobić karierę i utrzymać się na szczycie przez wiele, wiele lat, ale, w tym wypadku jest chyba inaczej. To znaczy ten charakter Ronaldinho sprawił, że on mógł tak grać na boisko i być takim wesołym zawodnikiem, tak entuzjastycznie witanym przez kibiców, takim magikiem. Gdyby miał mózg Luki Modricza, no to pewnie grałby w inny sposób i nas aż tak nie czarował. Ja nie wyobrażam sobie pierwszej 15 w historii futbolu, może pierwszej 10, ale pierwszej 15 powiedzmy bez Ronaldinho. To znaczy wydaje mi się, że to jest człowiek, który napisał też swoją epokę. I Modric oczywiście, no niesamowita konsekwencja, zawsze można na niego liczyć, lider, człowiek, który się nie poddaje, niezłomny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś miał wpływ na, przepraszam, wpływ na całe pokolenia, nie tyle zawodników, co dzieciaków, którzy oglądają piłkę w telewizji, no to Ronaldinho. Dla mnie Ronaldinho tu wygrywa. A więc 2-2. No i cóż, nasza specjalna komisja musi rozstrzygnąć. Od was zależy, kto przechodzi do trzeciej rundy. Jego meczu finałowego Mistrzostw Świata. Ronaldinho. A teraz Mati i panie Leszku. Ja nie wiem. Mocujcie się. Ale pamiętam bramkę 2002 rok z Anglią. Za kołnierz. I myślę, że dla takich chwil w ogóle futbol istnieje. Więc Ronaldinho. Ja powiem tak. Ronaldo de Aziz Morera, czyli Ronaldinho Gaucho. No, też sobie nie wyobrażam pierwszej, nie wiem, 15, 20 bez tego zawodnika. Mistrzostwo Świata, Copa America, wygrana Liga Mistrzów. A przy tym wszystkim zachowana taka chłopięcość. I najpiękniejszy męski uśmiech świata. No tak. Biły się pewnie te koncerny produkujące pastę do zębów, natomiast w tym wszystkim jest prawda. W tym wszystkim jest taka autentyczna radość. Nawet jak się tam lekko zgubi z prawem, albo nawet jak już tam lekko się brzuszek pojawi, to lubię takich ludzi, którzy czy grają za 20 milionów, czy za darmo, dalej wychodzą sobie pograć w piłkę i cieszy ich to tak samo. Mnie Ronaldinho przypomina każdego z nas, który grał na podwórku. To jest tak. Znaczy, ja chciałbym taki być na podwórku jak Ronaldinho. No, okej, okay, ale ten styl... Mi się radość, tak. Nie, no piłkarz fenomenalny, tak jak powiem, że wybitny pomocnik kontra po prostu artysta i geniusz futbolu. Tak to trzeba zdefiniować. No, ja nie wiem, czy byśmy go tak kochali, gdyby może trochę nawet ugrał więcej. Jeśli chodzi o trofea, ale był uporządkowany, był policzalny, był w takich 100% profesjonalny. Od czasu do czasu no chcemy takich niepokornych artystów, którzy no gdzieś mają czasami nawet takie mini grzeszki, ale te mini grzeszki jeszcze jakby są takim katalizatorem większej naszej miłości do danego piłkarza. Bo o to w tym chodzi. No i proszę. I nie będzie potrzebny joker dla Ronaldo. Taka remontada? Zobaczcie, taka remontada. 0-2 na 5-2. A więc dalej przychodzi Ronaldinho. Luka Modric czeka na ewentualnego jokera. Skiewicz ma dobry tutaj podsumowanie. Ale jak mówił nasz selekcjoner, kochany Czesław Michniewicz, 0-2 to 2-0 to najbardziej niebezpieczny wynik. I to się przed chwilą potwierdziło. Tak jest. No to gratulujemy Ronaldinho. Czekamy, co z jokerem. A teraz przed nami przedostatni pojedynek dzisiejszego programu, czyli Andres Iniesta kontra Franco Baresi. Dwie różne pozycje, dwie różne role dla drużyny. O, ciężki orzech do zgryzienia. Ciężki? Nie dla mnie. Nie. Jako, że ja preferuję ofensywny styl gry, futbol na tak, czyli Andres Iniesta. Stan też, czyli mamy 2-0, niebezpieczny wynik. Co z ta strona? Tak, ale 3-0 to już jest wynik przesądzający o wyniku meczu. Tak, Andres Iniesta, oczywiście Andres Iniesta. To nie muszę nic mówić. O Baresim już dużo powiedzieliśmy, kiedy wygrywał rywalizację z Passarello. Złożyliśmy należny hołd wicecesarzowi, skoro cesarzem jest Beckenbauer, a tutaj Iniesta. Zdecydowanie Iniesta. No to gratulujemy bardzo szybko Andresowi Inieście. Awansu do trzeciej rundy. I ostatnia para. I ostatnia para. Zobaczcie, jak się złożyło. Zastanawialiśmy się, Neymar czy Luis Figo? Neymar, ale w starciu z Cristiano Ronaldo. Mhm. I wasza opinia.
Panie trenerze. Według mnie, mimo tych czy sobie uwag, które zgłaszałem, że on gra dla siebie, jednak Ronaldo, co by nie powiedzieć, ma większy wkład i zarówno jeżeli chodzi o karierę klubową, jak również reprezentacyjną w Portugalii, którą rzeczywiście wielokrotnie ciągnął, obojętnie kto by nie był trenerem. Jest to na pewno zawodnik wybitny, doskonale wyszkolony zawodnik, który jest profesjonalistą w codziennym w ogóle życiu, treningu, który cały czas uważa, że dzisiaj muszę być lepszym niż byłem wczoraj. Tutaj, jeżeli chodzi o Neymara, niestety powiedziałbym, że to, co mówiliście o Ronaldinho, zresztą słusznie, też geniusz piłkarski, ale on również jest zbyt frywolny w tym, co robi i na boisku, i w życiu, i to mu nie przeszkodziło, moim zdaniem, zrobić takiej kariery, do jakiej był predestynowany. To tyle, żeby nie zakłócać porządku, jak powiedział Mateusz Borek, że będę spokojniejszy. Te kontuzje zbiegające się co rok z urodzinami siostry. No na siłę musielibyśmy tu szukać argumentów, żeby Neymar miał szansę. No tak, tak jak poprzednio inni zawodnicy, tak tutaj Neymar wpadł pod pociąg. No Cristiano Ronaldo nie zatrzyma się przed półfinałem, czy tam może przed ćwierćfinałem się nie zatrzyma. Przynajmniej trudno mi to sobie wyobrazić w tym momencie, bo nie wiem, jak te pary zostaną zestawione, ale no Cristiano Ronaldo ma to coś, czego brakuje bardzo wielu zawodnikom ze ścisłego topu. To znaczy, mimo że jest artystą, to jednak jest też takim robotem uporządkowanym, który ma absolutną etykę pracy. Gdyby Cristiano Ronaldo miał talent Neymara, to mielibyśmy zwycięzcę tego rankingu już w tej chwili. No ale inaczej to zostało podzielone, aczkolwiek Cristiano Ronaldo też talentu absolutnie odmówić nie można, ale mówimy tutaj już o tym najwyższym poziomie piłkarskich uzdolnień, o tym dotknięciu Boga. Cristiano sam sobie to wszystko wyszarpał. Oczywiście Cristiano. Jeszcze jest dzika karta. Ja tylko dopowiem, że Cristiano Ronaldo też jako 4-0. Z jednego prostego powodu. To jest w tej chwili jedyny, znaczy jest aktualnie grający jedyny piłkarz, który w ostatnich 15 latach był w stanie dorównać Messiemu. No, innego nie było tak naprawdę. Na tak długim dystansie. Czyli tutaj mówimy o Neymar. Też troszeczkę pograł razem z nimi i nawet się nie zbliżył. Ani do Messiego, ani do Ronaldo. Moi drodzy, no tylko przypomnę, że Neymar ciągle jest najdroższym piłkarzem w historii futbolu, no ale to oczywiście tutaj przesądzić nie może, czyli 4-0 na Cristiano Ronaldo. Więc ja teraz połączę się z naszą specjalną komisją, ale już nie o komentarz prosząc do tego pojedynku Neymara z Cristiano Ronaldo, oczywistego, tylko chcę powiedzieć, że tak, przechodzą do trzeciej rundy w wyniku naszego tutaj plebiscytu. Ronaldo il Fenomeno, Marco van Basten, Gerd Müller, Ronaldinho, Andrés Iniesta i Cristiano Ronaldo. A oraz jeszcze jeden zawodnik. Jaki? Ten, któremu przyznał za chwilę żokera. Poczekaj, ale najpierw właśnie chciałem Leszkowi Jaroszowi przyznać. Ale to myślę, poszła odpowiedź. Ja już mówiłem, że Garincha już bez wątpienia. Przyznał Garinczy już. Garincha, więc Stan. Coś czuję, że wybierasz między dwoma piłkarzami Realu Madryt. Dlaczego? Jeszcze masz tu Neymara, Stoiczkowa. Aha, no tak, faktycznie. Myślałem, że między Luką Modriczem a Figo. Figo, Raul. Rooney, Beckham. No, wielu mocnych kandydatów. Krzysiu, pamiętaj, że Figo grał w Barcelonie. I ładnie odszedł. Mateusz. I do Realu. Nie, że coś sugeruję, tylko tak chciałem, wiesz, podpowiedzieć, gdyby uciekło historycznie. Dobra. Zagłosowanie na Figo byłoby wbrew mnie, ale żebyś ty też nie był zapłakany dzisiaj po tym odcinku, to powiem Luka Modric. Okej, to jest mój Joker. Słusznie. No. Panowie, Wysoka Komisjo, ostatnie słowo, zanim zakończymy ten program i zaprosimy na kolejny. Wspaniale się bawiliśmy, wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy wzajemnie od siebie i czekamy na ten zwód Garinczy, który pokaże Andrzej Stelał w jednym z następnych programów. Stanowimy tutaj świetne trio, ale też się kapitalnie kontaktujemy z wami i nadajemy na wspólnej fali. I dobra idea z tymi jokerami, no bo i Garincha, tak, i Modric uratowani. I już tak, jestem cały sprężony, bo za tydzień czy za jakiś krótki czas będę miał jokera do wskazania. O, będzie potrzebny. Bezsenne noce mnie czekają. Bo w kolejnym trzecim programie czekają nas takie pojedynki, słuchajcie, jak Didier Deschamps, Xavi,
czy... Daniel Alves, Roberto Carlos. No właśnie, o rany, ale ich zderzyło. Czy na przykład... Dennis Bergkamp, Roberto Baggio. Rivellino, Michael Laudrup i tak dalej. Zobaczycie, jak obejrzycie. A zanim się rozstaniemy, przypomnienie, że o naszym konkursie, naszym i naszego partnera rankomat.pl. My czekamy na wasze maile, w którym rozsądzicie, czy... O co pytaliśmy? O Luis Figo, Neymar, tak? Tak, 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 tak. Który z nich był lepszy? Kogo byście prolongowali dalej? Czekamy na wasze uzasadnienia pod adresem mailowym. Przypominamy też, że kwartalnik z listą właśnie tą top 100. Stan pokazuje w tym momencie okładkę i przypomina, co jest w kwartalniku. Kwartalnik napakowany tekstami z całego świata, korespondencjami z Brazylii, z Argentyny, z Francji, z wielu różnych miejsc. Sylwetki 100 najlepszych piłkarzy świata, ale nie tylko, bo tych sylwetek będzie, czy też tekstów w ogóle, reportaży dużo, dużo więcej, znowu 300 stron, więc będzie co poczytać. No i potrzebujemy waszych głosów na stronie internetowej 100kanausportowy.pl, żeby ranking czytelników, czy też widzów kanału sportowego również zamieścić w tym kwartalniku. Tak jest. A kto odda swój głos na 100 cyfrą, 100.kanalsportowy.pl, ten dostanie zniżkę na kwartalnik sportowy, więc warto. Bardzo dziękuję członkom Wysokiej Komisji Specjalnej. Tam Leszek Jarosz, Michał Listkiewicz, dziękuję, i Mateusz Borek. Bardzo dziękuję też naszym, dziękujemy, ekspertom tutaj wraz ze mną w studiu, a byli nimi Andrzej Stelał, trener Andrzej Stelał, Leszek Orłowski, Kanał Plus, Tygodnik Piłka Nożna, Wojciech Kowalczyk, dziękuję, i Krzysztof. Dziękuję bardzo. Starowski, do zobaczenia w kolejnym odcinku Top 100.